Status uchodźcy, ochrona międzynarodowa, azyl, ochrona czasowa, zgoda komendanta i wiele innych konfiguracji, które możecie Państwo spotkać w przypadku osób przyjeżdżających obecnie z Ukrainy do Polski. Jednocześnie pracodawcy chcą pomóc tym osobom, w szczególności na przykład zaoferować im wkrótce pracę. Czy te osoby mogą pracować? Jakie dokumenty pozwalają wykonywać pracę? Czy pozwalają one tylko przebywać w Polsce? W jaki sposób legalizować pobyt ich rodzin, ich dzieci, czy nawet dzieci, które urodziły się już po przyjeździe do Polski? W jaki sposób reagować na powszechny pobór na Ukrainie, jeżeli dotyczy Waszych pracowników? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedzi w tym materiale. Dzień dobry Państwu. Będziemy powoli zaczynać. Witam Państwa, dzień dobry. Jesteśmy tu dzisiaj Przemysław Ciszek, kancelaria CIC Krakowski Ciszek i pan Michał Podulski z Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Zdecydowaliśmy się zrobić takie spotkanie bardzo takie na gorąco, dlatego że też w ciągu weekendu mamy bardzo dużo pytań odnośnie tego, jak postępować z osobami, które będą przyjeżdżać do Polski, które przyjeżdżają, w jaki sposób można pomóc. Też od razu powiem, że tutaj oczywiście ta skala pomocy w Polsce jest spora, natomiast no tutaj to jest dopiero początek tego całego procesu. Spodziewamy się no bardzo dużej liczby osób, która wjedzie w najbliższym czasie na różnej podstawie, na różnych dokumentach, z różnymi można powiedzieć możliwościami prawnymi. Ja też od razu powiem, że w tym zakresie Państwo jako firmy, które zatrudniają właśnie obywateli Ukrainy, między innymi Państwo, którzy pośredniczycie w tych kontaktach z firmami końcowymi, Państwo, którzy świadczycie usługi outsourcingowe, pracy tymczasowej, to jesteście Państwo jakby tą branżą, która będzie miała dużo do zrobienia, dlatego że oczywiście duża liczba osób będzie też wymagać po prostu pieniędzy. Inaczej mówiąc, te osoby też nie chcą siedzieć i bezczynnie, tylko po prostu podejmować pracę. Podejrzewam, że w początkowym okresie oczywiście na gorąco to jeszcze dużo się jeszcze może zmienić, natomiast no, w perspektywie paru tygodni czy miesięcy na pewno to przed Państwem jest bardzo ważna, no, można powiedzieć, misja w tym przypadku, no, wręcz można powiedzieć humanitarna, prawda, ponieważ Polska będzie musiała poradzić sobie z napływem cudzoziemców, też oczywiście pomóc tym osobom w miarę Państwa możliwości, więc dzisiaj naszym celem jest przede wszystkim przekazanie informacji takich praktycznych. Ja będę też mówił o poszczególnych dokumentach, będę oczywiście pokazywał te dokumenty. Chciałbym, żebyście Państwo też bardzo tak, można powiedzieć, fachowo poruszali się po tych dokumentach, bo też słyszymy dużo pomysłów, w jaki sposób dane osoby będą wjeżdżały, jakie dokumenty będą uzyskiwały. Na pewno Państwo słyszycie o tym, że wjeżdżają uchodźcy, prawda, że to będą uchodźcy, że oni będą występowali o status uchodźców, prawda? To oczywiście nie do końca tak jest. Ja bym chciał powiedzieć, że bardzo wiele ścieżek, w które potencjalnie może wejść osoba, która do Polski z Ukrainy przyjedzie, bardzo wiele ścieżek może tak naprawdę troszkę zablokować całą sytuację i dlatego moim celem jest to, żebyście też Państwo, jak to się mówi, bo ja widzę, co się dzieje też u naszych klientów, do Państwa przede wszystkim pracownicy, Państwa ludzie, którzy pracowali do tej pory u Państwa, w Państwa firmach, bardzo często włączają się po prostu taką bardzo indywidualną pomoc dla swoich rodzin, dla członków, dla swoich znajomych i dlatego też bardzo często te osoby docierając na granicę są przejmowane przez swoich znajomych, przez swoją rodzinę i docierają do Państwa. I teraz cała praca, która się będzie działa, nie na granicy, nie będzie się działa właśnie u Was, będzie się działa w Waszych miastach, w Waszych firmach, więc dlatego właśnie o tym wszystkim chcemy powiedzieć. Będziemy też, pan Michał Podulski będzie też potem mówił o tym, jakie trwają prace w tej chwili, można powiedzieć, legislacyjne, no bo też na pewnym etapie będzie to wymagało też pomocy oczywiście takiej ustawodawcy, dlatego że tutaj pewne możliwości zależą dokładnie od tego, czy pojawią się pewne pomysły. Ja oczywiście już przechodząc do meritum, dlatego żeby też Państwa czasu tutaj nie marnować, chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będziemy przez te poszczególne dokumenty przechodzić, natomiast od razu powiem tak, cała sytuacja, cała ta olbrzymia liczba osób, które do Polski trafia, oczywiście trafia w tej chwili na bardzo różnej podstawie. Ja oczywiście tutaj chcę bardzo jakby oddzielić od siebie dwie sytuacje. Sytuacja, w której osoba, która wjeżdża do Polski, wjeżdża na podstawie takiego uprawnienia, które Państwo doskonale znacie, bo przecież wiele z tych osób, które pojawiają się w tej chwili w Polsce, to są osoby, które już dysponują prawem do tego, żeby do Polski czy w ogóle do strefy Schengen wjechać, prawda? To tutaj nie ma żadnych magicznych dokumentów. Jeżeli macie Państwo, jeżeli na granicy pojawiła się osoba, która posiada paszport, nie wiem, biometryczny na przykład, która posiada wizę, prawda, która posiada
kartę pobytu w związku z jakimś uprawnieniem pobytowym. Te osoby oczywiście wpuszczane są do Polski no szybko. Tutaj tam nie ma w tej chwili, szybko, w sensie tam nie ma w tej chwili przeciwwskazań, żeby takie osoby wpuścić, więc można powiedzieć, jest priorytet dla tej sytuacji, którą mamy. Natomiast te osoby generalnie rzecz biorąc, wjeżdżając do Polski, one nie będą jakąś sytuacją wyjątkową. Inaczej mówiąc, jeżeli w Polsce pojawi się osoba, która będzie miała paszport biometryczny, ma ten paszport, prawda, będziemy mieli osobę, która ma wizę jakąkolwiek w takim przypadku, poza pewnymi wyjątkami, o których sobie powiemy za chwilę, albo taka, która ma już kartę pobytu, takie osoby będziecie Państwo zagospodarowywać, jeżeli będą oczywiście tylko chciały, na zasadach dotychczasowych. Inaczej mówiąc, jeżeli wjeżdżasz do Polski, nawet jak te dokumenty będą mi się kończyć, nawet jak ten, nie wiem, ruch bezwizowy będzie mi się kończyć, prawda, nawet jak wiza będzie mi się kończyć, nawet jak zezwolenie na pobyt będzie mi się kończyć, na chwilę obecną, proszę Państwa, mamy stan epidemii, nie powiem, że na szczęście, oczywiście, bo to złe słowo, ale w tym momencie, nawet gdyby te dokumenty wygasły, będzie obowiązywać ta reguła, którą wszyscy znamy, inaczej mówiąc, to warunkowe przedłużenie ważności dokumentów aż do 30 dnia następującego po zakończeniu stanu epidemii. Na chwilę obecną nie wiemy, kiedy to będzie, więc można powiedzieć, że chciałbym, żebyście Państwo też na to tak patrzyli. Jeżeli pojawi się na przykład w Państwa firmie osoba, która trafiła poprzez na przykład Waszego pracownika do Państwa i będzie dysponowała standardowym dokumentem, tutaj nie ma w tym momencie żadnych innych zasad niż do tej pory znacie. Inaczej mówiąc, wszystko jest po staremu, czyli jeżeli będziecie Państwo chcieli tą osobę zatrudnić, jeżeli będziecie Państwo chcieli tej osobie pomóc w ten sposób, żeby po prostu zaoferować pracę, w takim przypadku oczywiście standardowo będziemy działać na zasadzie, nie wiem, oświadczenia, prawda, bo mamy obywatela Ukrainy, czy zezwolenia na pracę, dokładając go do dokumentu pobytowego i to jest, proszę Państwa, wszystko na starych zasadach, tutaj nie ma żadnych zasad jakby szczególnych. Tutaj od razu mówię, że w tym momencie wszystkie sytuacje, zarówno wizy C, wizy D, prawda, paszporty biometryczne i tak dalej, te wszystkie pobyty, jeżeli ten czas się wyczerpał, w takim przypadku mamy przedłużenie covidowe z tą tylko różnicą, od razu Państwu powiem, że jeżeli będziecie mieli osoby, które będąc w Polsce będą miały jakby koniec ważności wizy, albo koniec ważności zezwolenia na pobyt czasowy, czy tam karty pobytu w takim przypadku, tym osobom, jak to się mówi, już będę mówił o uchodźcach, już przechodzę w temat uchodźców. W każdym razie te osoby, które mają wizy albo kartę pobytu, tym osobom bezwarunkowo ten dokument, ważność tego dokumentu przedłuży się do tego 30 dnia następującego po zakończeniu stanu epidemii. Natomiast z tą taką różnicą, że jeżeli macie Państwo obecnie u siebie osoby, które są na podstawie paszportu biometrycznego i na podstawie tego paszportu biometrycznego wjechały do Polski no teraz na przykład, albo tak naprawdę po 14 marca 2020 roku, to tym osobom też się przedłuży ten legalny pobyt do tego 30 dnia na zasadach, jak to się mówi, ustawy antykowidowej, tylko tyle, że w ich przypadku jest taka różnica, że one będą musiały złożyć wniosek o kartę pobytu. Czyli jeżeli macie Państwo osoby na wizach typ C szengeńskich, które się skończą w Polsce, jeżeli macie Państwo osoby na ruchu bezwizowym, który się zaczął po 14 marca 2020 i 90 dni skończy się na terenie Polski, to takie osoby są zmuszone, przepisy polskie przewidują, że to przedłużenie do 30 dnia następującego po stanie epidemii legalności pobytu jest warunkowe. Jest to warunkowane tym, żeby w tym czasie do tego 30 dnia następującego po zakończeniu stanu epidemii, który nie wiemy kiedy będzie, złożyły wniosek o kartę pobytu. To jest, więc pamiętajcie Państwo, to są te sytuacje takie standardowe, ale pamiętajcie Państwo, że tutaj też w przypadku tych paszportów biometrycznych, które się skończą, prawda, w tym przypadku no, będą musiały być wnioski o te kartę pobytu. Na pytania wszystkie Państwa będę potem odpowiadał po kolei, więc tu się proszę nie niepokoić, natomiast chciałbym przejść w pierwszej kolejności przez te wszystkie dokumenty, o których będziemy mówić, bo teraz tak, proszę Państwa, będziecie się spotykać z różnymi nazwami dokumentów i różnymi nazwami uprawnień. Będziecie Państwo się spotykać na przykład z tak zwaną zgodą komendanta Straży Granicznej na przekroczenie granicy. Będę za chwilę mówił, czym te dokumenty poszczególne są. Będziecie się Państwo spotykać właśnie z tak zwaną ochroną międzynarodową. Będziecie Państwo się spotykać z tak zwanym statusem uchodźcy. Tutaj już Pani Maryna pyta, jakie ma prawa uchodźca w Polsce. Na chwilę obecną, proszę Państwa, z tych wszystkich osób, które wjechały do Polski z powodu wojny na Ukrainie, tak z formalnego punktu widzenia, żadna z tych osób nie ma statusu uchodźcy. Będę za chwilę mówił dlaczego, ale powiem tak, pójście w kierunku udzielenia ochrony międzynarodowej czy nadaniu statusu uchodźcy nie zawsze będzie u Państwa dobrym pomysłem. Ja będę o tym oczywiście mówił, bo musimy się po tym poruszać, bo tak jak powiedziałem, każda osoba
każda osoba w poszczególnych sytuacjach będzie miała troszkę inne uprawnienia. Będziemy też mówić, proszę Państwa, czym jest ochrona uzupełniająca. Ona się w pewnym momencie pojawi. Inaczej mówiąc, będziecie Państwo mieli osoby, które będą się pojawiały w Polsce na podstawie zgody Komendanta Straży Granicznej. Oczywiście teraz wchodzę już w te dokumenty, które są dokumentami poza tymi standardowymi, prawda? No bo jak już powiedziałem, te standardowe, czyli wjechałem na paszporcie biometrycznym, wjechałem na wizie, wjechałem na karcie pobytu, te są po staremu. Tu się nic nie zmienia, więc nie będziemy na nie tracić w tej chwili czasu. W przypadku tych pozostałych osób, które nie mają tego typu dokumentów, nie wiem, mają problem z paszportem biometrycznym, nie mają żadnego paszportu, mają tylko na przykład paszport ten wewnętrzny, prawda, ukraiński, mają na przykład, to są dzieci często, które wjeżdżają wręcz bez żadnych dokumentów. Tutaj oczywiście, jak macie kontakt, bo też tutaj widzę, że dużo jest na naszym spotkaniu osób obywateli Ukrainy. Jak macie Państwo kontakt z osobami, które wyjeżdżają w tej chwili z Ukrainy, udają się na granicę i chcą przekroczyć granicę, nie mając żadnych dokumentów, niech tam po prostu jadą, ale niech mają cokolwiek. Nie mają ten paszport wewnętrzny, jak to się mówi. Jeżeli zabierają ze sobą dzieci, jakieś osoby nieletnie, niech dzieci, osoby nieletnie biorą ze sobą akt, niech te osoby biorą ze sobą akt urodzenia. Inaczej mówiąc, niech biorą jakiekolwiek dokumenty, z których wynikają dane osobowe. Najlepiej, żeby to były dokumenty ze zdjęciem. Niech te osoby się nie obawiają, że te osoby nie mają paszportu zewnętrznego, prawda? Tam wszystko Straż Graniczna, jak to się mówi, zabezpieczy na podstawie dokumentów, które są, a nawet być może bez żadnych dokumentów. Natomiast przy dzieciach mówi się oczywiście o aktach urodzenia. Natomiast proszę Państwa, zgoda komendanta, ochrona międzynarodowa, status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, azyl, ochrona czasowa, zgoda na pobyt tolerowany, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych. Mamy bardzo dużo dokumentów i teraz moją rolą i naszą rolą jest to, żebyście się Państwo w nich nie gubili w ogóle w takim przypadku. I teraz proszę Państwa, będę mówił też o rodzinach, będę mówił o dzieciach, które przyjechały na podstawie aktu urodzenia, bo tutaj to jest sytuacja, która jest bardzo ważna i jest dużo takich przypadków i też one są, pojawiają się bardzo często przy okazji osób, które dorosłe, które wjeżdżają. I teraz proszę Państwa, po kolei od tego sobie zaczniemy. Od tej zgody Komendanta Straży Granicznej udzielanej podczas przekraczania granicy. Tutaj proszę Państwa, to jest taki tryb, bardzo szczególny, tryb, który jest uruchamiany w sytuacjach no właśnie takich jak TAP na przykład. Tryb, w którym na granicy pojawia się osoba nie mająca nic, nie mająca paszportu biometrycznego, nie mająca wizy i tak dalej. To jest właśnie ta sytuacja, w której pojawia się osoba, która ma na przykład ze sobą akt urodzenia albo ma tylko paszport wewnętrzny ukraiński, czyli ten taki ichniejszy dowód osobisty, prawda, w takim przypadku. W takim przypadku, proszę Państwa, technicznie rzecz biorąc, strażnik graniczny może podjąć decyzję na podstawie zgody Komendanta Straży Granicznej o tym właśnie, że taka osoba zostanie wpuszczona do Polski. Oczywiście te osoby zostają wpuszczone do Polski i tam trafiają od razu do miejsca, w którym podają swoje dane osobowe i tak naprawdę pokazują, gdzie będą w dalszym jakby czasie przebywać. Ważne jest jedno, proszę Państwa, zgoda Komendanta Straży Granicznej jest ważna tylko przez 15 dni. Inaczej mówiąc, taki pobyt na podstawie zgody Komendanta Straży Granicznej będzie mógł być realizowany legalnie przez 15 dni i to jest 15 dni, w którym trzeba, jak to się mówi, pójść dalej. Inaczej mówiąc, co znaczy pójść dalej? Na dzień dzisiejszy pójść dalej oznacza albo idziemy w kierunku potencjalnego uzyskania ochrony międzynarodowej bądź statusu uchodźcy, co jest pewną opcją w przypadku dzieci no dosyć dobrą w takim przypadku, albo druga opcja, proszę Państwa, która jest i ostatnia, to jest pójść w kierunku po prostu zezwolenia na pobyt czasowy, inaczej mówiąc wystąpić normalnie o zezwolenie na pobyt czasowy. Zgoda komendanta, inaczej mówiąc, wjeżdżając do Polski na podstawie zgody komendanta, to jest taki artykuł 32 ustawy o cudzoziemcach, mój pobyt może trwać na tej podstawie 15 dni, jak to się mówi, od tego momentu. I teraz zobaczymy. Inaczej mówiąc, osoby, które wjechały na podstawie zgody komendanta, to jest też bardzo, bardzo ważna sytuacja, proszę Państwa, że jeżeli do Państwa dotrze taka osoba, bo wiecie Państwo, jak to teraz wygląda na pewno, to jest tak, że te osoby docierają do Polski, są no, rejestrowane, ewidencjonowane, mówiąc wprost, żeby potem było wiadomo, kto wjechał w tym przypadku, bardzo często będą trafiać od razu do tych punktów recepcyjnych, których zadaniem jest dalsza pomoc, dalsze rozdysponowanie, można powiedzieć, tych osób po terenie Polski. Natomiast biorąc pod uwagę to, że te osoby po prostu no nie mają innego uprawnienia w tym zakresie, to państwa rolą będzie, jak to się mówi, podjąć no nie tyle decyzję, co zaproponować ścieżkę tym osobom dalszą. I teraz proszę Państwa, od wjazdu, 15 dni od wjazdu, 15 dni od wjazdu do Polski, czyli inaczej mówiąc, osoby, które wjechały wczoraj, jeszcze 15 dni mają na to, żeby zdecydować, co dalej zrobić. Najczęściej one będą składać wnioski właśnie o ochronę międzynarodową albo będą, no, będą pewnie rozważać jakieś zezwolenia na pobyt czasowy, bo proszę Państwa, też jest bardzo ważne,
do kogo te osoby przyjechały. Bo też za chwilę to będziemy na to zwrócić uwagę, ale może być tak, że te osoby są na razie, jak to się mówi, na łaskę, nie łaskę samych siebie, czyli inaczej mówiąc, są tej same z rodzinami, które wjechały razem z nimi, nie mając na miejscu nikogo, kto może ich do siebie podłączyć, prawda? To jest taka sytuacja jakby najbardziej można powiedzieć, taka newralgiczna tutaj w tym przypadku, bo tutaj te osoby potrzebują szczególnej pomocy, a może być też tak, że te osoby będą do Polski wjeżdżać do osoby, która już tu jest. Na przykład mieliśmy taką sytuację, no dosłownie wczoraj ona wpadła i wiele innych takich, gdzie mamy na przykład matkę cudzoziemca w Polsce, prawda? Znaczy cudzoziemki, bo to pani z dzieckiem, no i oni wjeżdżali do Polski, prawda? Przekraczyli granicę, na przykład mieli paszporty, prawda? Ale te osoby zostały, no można powiedzieć, po nie podjechała osoba znajoma i zabrała je do siebie. I wtedy już ta osoba na miejscu będzie próbować dołączyć je dokumentacyjnie do siebie. Będę mówił jak. Ale po kolei, żebyśmy się, jak to się mówi, nie pogubili w tych wszystkich dokumentach. Po kolei, co jest czym, Przemysław, co jest czym? Po pierwsze, idąc dalej, bo tutaj wszyscy używają słowa uchodźca, jesteśmy uchodźcami, to są uchodźcy, prawda? Proszę Państwa, sytuacja uchodźcza, żeby w Polsce uzyskać status uchodźcy, nie wystarczy wjechać z kraju objętego wojną. To jest bardzo ważne, dlatego ciągle podkreślam, na dzień dzisiejszy, mówiąc tak z formalnego punktu widzenia, żadna z tych osób z formalnego punktu widzenia nie jest uchodźcą. Dlaczego? Status uchodźcy to jest taka potoczna nazwa, którą się używa bardzo często, którą się nazywa w Polsce tak zwane objęcie cudzoziemca tak zwaną ochroną międzynarodową. Inaczej mówiąc, szukając informacji o tym, w jaki sposób uzyskać status uchodźcy, czym są uchodźcy, prawda, kim są uchodźcy, prawda? Czym jest ta sytuacja uchodźcza, można powiedzieć, znajdziecie to Państwo pod hasłami też na stronie UDSC, na stronie MSZ-u, prawda, i tak dalej, bo tych takich, można powiedzieć, miejsc, gdzie są zamieszczane informacje, jest bardzo dużo, ale uzyskając, chodzi o to, że aby uzyskać status uchodźcy, to jest, inaczej mówiąc, to znaczy, należy uzyskać tak zwaną ochronę międzynarodową, prawda? Czyli inaczej mówiąc, zobaczcie Państwo, tutaj od razu już od tego zacznę. Proszę Państwa, teraz Państwo powinniście widzieć mój ekran. Aby uzyskać status uchodźcy, należy złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Ten wniosek jest dosyć skomplikowany, dlatego też tu jest bardzo ważne wsparcie państwa jako firm, dlatego że wniosek jest co prawda w trzech językach, natomiast no, zawiera dużo, dużo bardzo pytań. Zobaczcie Państwo, wniosek jest bardzo podobny w ogóle, na pierwszy rzut oka, do wniosku o no, znalezienie Państwu dokumentu zezwolenia na pobyt czasowy. Zobaczcie Państwo, wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, on jest składany do szefa UDSC w takim przypadku. Ten wniosek, proszę Państwa, to jest jeden duży zbiór danych osobowych cudzoziemca, prawda? Dane wnioskodawcy, jego różnego rodzaju odrys opisu przez dane, no inaczej mówiąc, znajomość języków, prawda, jak to się mówi, gdzie przebywał, dane w imieniu których występuje, bo też oczywiście może być tak, że to będą występować rodzice w imieniu dzieci, prawda, w tym przypadku małżonkowie w imieniu drugiego małżonka, można powiedzieć. Tutaj mamy, to jest olbrzymi wniosek, ja nie będę dzisiaj, nie mam na to czasu, czytał poszczególnych punktów, bo to są oczywiście dane, które, to są te same pytania w większości, które są na wniosku o kartę pobytu, o zezwolenie na pobyt czasowy w takim przypadku. I teraz, co tu jest ważne? Co tu jest, proszę Państwa, co tu jest ważne? Tutaj, o właśnie, tutaj Pani Anna pisze, że macie informację, że wnioski będą wypełniane przez urzędników w urzędach gminy. No właśnie, bo to są, proszę Państwa, bardzo skomplikowane rzeczy, te osoby często nie znają języka polskiego, no więc jakby no to jest wiadomo, że na tym polega właśnie Państwa też misja tutaj w tym zakresie, ale to jest tak, jeżeli mamy, proszę Państwa, osobę, która złożyła wniosek o ochronę międzynarodową, to czy też traktujcie to Państwo jako jedno i to samo. Złożenie wniosku o ochronę międzynarodową to jest złożenie wniosku o uzyskanie statusu uchodźcy. Czyli uchodźca to jest osoba objęta tak zwaną ochroną międzynarodową, prawda? Jedno i to samo. Chodzi mi po prostu o to, że na poszczególnych stronach urzędów czasami będziecie widzieć o status uchodźcy, czasami będziecie widzieć ochronę międzynarodową i po prostu wielu osobom, też tym cudzoziemcom, które do nas przyjeżdżają w tym momencie, to się po prostu myli. Inaczej mówiąc, nie wiedzą już, o co występują, raz mówią o uchodźcach, raz o ochronie międzynarodowej, a to jest, proszę Państwa, jedno i to samo, prawda? Nadaje się ten status uchodźcy, jeżeli właśnie jest obawa przed prześladowaniem gdzieś tam, prawda? No oczywiście tu mamy wojnę, więc to, jak się wydaje, jest wprost
jest wprost ten. Tutaj pan Denis odpowiada na pytanie o dziecko, które się urodziło w Polsce. Tak, proszę Państwa, tu jest 100% racji w tym przypadku. Jeżeli będę mówił, co z pobytem takiego dziecka w Polsce, jak go legalizować, bo to będzie trzeba wejść na pewno w złożenie jakby przez jego opiekunów prawnych wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, prawda, w takim przypadku. Natomiast tutaj się mówi o tym, tutaj dokładnie o to chodzi, to dziecko musi też mieć jakiś dokument. Jeżeli to dziecko nie ma żadnego dokumentu, ma tylko akt urodzenia na przykład, no to jak to się mówi, no konsulat, ambasada Ukrainy w Polsce, to jest jakby adres, pod którym taki tymczasowy, jak to się mówi, dokument tożsamości, takie dziecko będzie mogło uzyskać. Natomiast, proszę Państwa, mówimy o sytuacji no, eksodusu, można powiedzieć, więc tutaj wszyscy wiemy, że to po prostu może być tak, że to mogą być olbrzymie kolejki, żeby to załatwić, więc na chwilę obecną też pamiętajcie Państwo, wszelkie przypadki, gdzie jakiegoś dokumentu zabraknie, czy pracowniczego, czy pobytowego, prawda, bierzmy pod uwagę jedną rzecz. To wszystko, co się dzieje się w tak zwanym stanie wyższej konieczności. To znaczy, ja sobie nie wyobrażam przypadku ani nawet złożenia zawiadomienia, nie wiem, o ukaraniu gdzieś tam, czy przez Straż Graniczną w takim przypadku, bądź inspekcję pracy. Więc też pamiętajcie Państwo, jeżeli jakiegoś dokumentu zabraknie w danym momencie, to jest mała szansa, że ktokolwiek poniesie konsekwencje. Jeżeli ktokolwiek będzie miał jakąś realną szansę, żeby te konsekwencje podnieść, to trzeba się będzie powoływać na stan wyższej konieczności i takie sprawy będą te osoby wygrywać, ale nikt tego nie będzie robił. Więc jakby też Cię proszę nie. Będziemy też mówić o tym. I teraz, proszę Państwa, ja za chwilkę będę mówił, dlaczego złożenie wniosku o uzyskanie statusu uchodźcy albo właśnie o zamiennie ochrony międzynarodowej nie do końca ma sens w sytuacji, kiedy na przykład takie osoby będą chciały szybko podjąć pracę. Ja trochę tak wyprzedzę tę sytuację, ale proszę Państwa, jest nawet taka specjalna procedura. Pokażę Państwu w tej chwili dokument drugi, bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś składa wniosek o ochronę międzynarodową. Trafia gdzieś do Was, nie wiem, zamieszkuje w jakimś mieszkaniu, prawda, u jakichś znajomych, u wynajętym mieszkaniu, no wszędzie, gdzie tylko się da w takim przypadku. No i teraz co się dzieje z taką osobą? Czy taka osoba, proszę Państwa, na pewno, czy taka osoba, która złożyła wniosek o objęcie ochroną międzynarodową, może pracować? Czy taka osoba może podjąć pracę? Proszę Państwa, odpowiedź jest nie, nie może. Z formalnego punktu widzenia osoba, która złożyła wniosek o ochronę międzynarodową, może go złożyć na granicy, może go złożyć już w Polsce, prawda, podczas tych 15 dni, o ile to ma sens w przypadku, nie wiem, dzieci, prawda, i tak dalej, bo tutaj nie ma i tak pracy w tym zakresie, to w przypadku osoby dorosłej, która mówi tak, na razie nie wrócę na Ukrainę, bo nie chcę, tam się nie da żyć w takim przypadku. No właśnie, proszę Państwa, nawet jak uzyskacie oświadczenie o powierzeniu pracy, nawet jak uzyskacie zezwolenie na pracę, to w artykule 87 ustawy o promocji zatrudnienia nie ma połączenia, możesz wykonywać pracę mając zezwolenie, oświadczenie i oczekując na status uchodźcy. Czegoś takiego po prostu nie ma. Tam można, tam oczywiście osoba czekająca na status uchodźcy, prawda, no to ona otrzymuje też to muszą być rozwiązania już na poziomie krajowym, prawda, to będzie otrzymywać pieniądze, prawda, będzie móc jeżeli chodzi o paszport wewnętrzny, no to paszport wewnętrzny, pamiętajcie Państwo, to jest dokument jakby na miejscu na Ukrainie, to nie jest paszport w rozumieniu tych przepisów, jakby na przykład Schengen. Ja powiem tak, można każdy wniosek cofnąć. Można cofnąć wniosek o ochronę międzynarodową, ale bo powiem tak, zobaczcie Państwo, co teraz się dzieje. Ta osoba czeka, złożyła wniosek o ochronę międzynarodową, czeka i teraz co mówią przepisy? Przepisy mówią tak, taka osoba będzie potencjalnie mogła podjąć pracę tak naprawdę dopiero wtedy, jeżeli uzyska status uchodźcy, bo proszę Państwa, to też ja na to liczę. Bo dlatego też mówię o tym, że wycofywać tych wniosków też bym z tym poczekał. Jeżeli ktoś już złożył taki wniosek, osoba dorosła, też bym się nie spieszył, dlatego z wycofywaniem tego wniosku, ewentualnie bym złożył równolegle wniosek, ale to o tym będę mówił za chwilę. Dlatego, że proszę Państwa, być może będzie jakaś polityczna decyzja, że będziemy wydawać, można powiedzieć, te zgody na ochronę międzynarodową, nadawać status uchodźcy szybko. Bo jeżeli ktoś uzyska za miesiąc status uchodźcy, to proszę Państwa, jak macie osobę ze statusem uchodźcy, to jest osoba taka, jakby miała stały pobyt. Zresztą na podstawie tego statusu uchodźcy bardzo szybko potem może uzyskać stały pobyt w Polsce. Natomiast będąc uchodźcą, mając status uchodźcy, proszę Państwa, już mając status uchodźcy, już go otrzymując, taka osoba, proszę Państwa, może pracować, jakby miała stały pobyt. Inaczej mówiąc, osoby, które będą miały decyzję przyznającą już status uchodźcy, bo pamiętajmy, dopiero złożyły wniosek, na razie czekają, jeszcze nic nie mają, ale jak dostaną status uchodźcy,
stają się dla was, jak to się mówi na rynku pracy, osobami, które są bez problemu. Inaczej mówiąc, są takimi osobami, jakby osoby, które miały, nie wiem, kartę Polaka, prawda, stały pobyt. Inaczej mówiąc, mogą pracować w dowolnej firmie, na dowolnej podstawie, w dowolnym zakresie. Natomiast, proszę państwa, jest taki szczególny przepis. Teraz państwu pokażę taki szczególny dokument, ponieważ, zobaczcie państwo, zaświadczenie tu akurat wydane dla obywatela innego kraju. Zaświadczenie, proszę państwa, wydane przez szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. To zaświadczenie, czym jest to zaświadczenie? Jeżeli, proszę państwa, ktoś złożył wniosek o objęcie go statusem uchodźcy, nadanie mu statusu uchodźcy, objęcie go ochroną międzynarodową i ta procedura, proszę państwa, trwa długo, co najmniej pół roku, zobaczcie państwo, o jakich tu mówimy okresach, trwa co najmniej pół roku, to na wniosek tego cudzoziemca, jeżeli przez pół roku nie otrzymał tego statusu uchodźcy, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców musi wydać takie zaświadczenie, zobaczcie państwo, zaświadczenie na podstawie artykułu 35 ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, to jest ta ustawa o między innymi statusie uchodźcy, zobaczcie państwo, zaświadczam, że sprawa o udzielenie ochrony prowadzona na podstawie wniosku nie została zakończona, zobaczcie państwo, i teraz proszę zobaczyć na pouczenie. Niniejsze zaświadczenie wraz z aktualnym tymczasowym zaświadczeniem tożsamości, za chwilę powiem, co to jest, takie to tymczasowe zaświadczenie tożsamości, uprawnia wyżej wymienioną osobę do wykonywania pracy na terytorium RP. Inaczej mówiąc, proszę państwa, żeby uzupełnić w tym zakresie tą państwa wiedzę, proszę zobaczyć, złożyłem wniosek, co teraz się dzieje? Teraz, jak to się mówi, ten wniosek rozpoczyna procedurę. Co w takim przypadku się dzieje? W takim przypadku, proszę państwa, osoba musi zdeponować swój paszport, czyli mówiąc wprost, traci dokument, który pozwala jej wyjechać na przykład w tym przypadku. Ten paszport jest deponowany, jak to się mówi, urzędowo i tej osobie, która taki paszport ma, można powiedzieć, no, zdeponowany, mówiąc ładnie, no, wydaje się, proszę państwa, taki dokument, proszę zobaczyć, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. To jest, proszę państwa, taki dokument, który jest wydawany przez szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Tu akurat mamy, no, jak widzicie państwo, no, akurat rosyjski, prawda, obywatela Rosji, niestety. Znaczy niestety dlatego, że to może nie jest najlepszy przykład, ale nie znalazłem najszybciej innego. W takim przypadku, proszę państwa, taka osoba po prostu posługuje się Czeczenia. W takim przypadku posługuje się, proszę państwa, tymczasowym takim zaświadczeniem tożsamości i teraz jeżeli przez pół roku nie otrzyma statusu uchodźcy, dopiero po pół roku może wystąpić o takie zaświadczenie i osoba z takim zaświadczeniem wydanym na podstawie artykułu 35 tej ustawy o właśnie udzieleniu ochrony cudzoziemcom, taka osoba, proszę państwa, może podjąć pracę. I w takim przypadku u was, u pracodawców na przykład, taka osoba będzie miała, jej dokumentem przez tożsamości będzie to tymczasowe zaświadczenie tożsamości i to zaświadczenie będziemy kopiować. I do tego mamy jeszcze, proszę państwa, to zaświadczenie wydane przez szefa UDSC i te dwa dokumenty to jest pobyt i praca w jednym, inaczej mówiąc, na podstawie tego w tym momencie będziecie państwo mieli zestaw, który z formalnego punktu widzenia pozwala taką osobę zatrudnić. Tu jeszcze, proszę państwa, jest taka sytuacja, którą chciałem powiedzieć. Ja bardzo liczę, ja poproszę, proszę państwa, ja wiem, że tutaj urzędy zrobią co w ich mocy, żeby jednak wydawać UDSC, żeby jednak wydawać te decyzje szybciej. Inaczej mówiąc, bo pamiętajcie państwo, będzie tak, webinar jest nagrywany, będzie można słuchać, na YouTubie będzie puszczony. Natomiast, proszę państwa, chciałem powiedzieć, że w takim przypadku ci, którzy złożyli wniosek o nadanie ochrony międzynarodowej równa się wniosek o nadanie statusu uchodźcy, jak uzyskają ten status, mam nadzieję, że szybko, w takim przypadku są dla państwa zupełnie, jak to się mówi, jakby mieli prawie że pobyt stały, prawda? Może w punkcie widzenia pracowniczego mogą pracować bez żadnych dodatkowych dokumentów w takim przypadku. Jeżeli będzie miał zaświadczenie, jak to się mówi, w czasie oczekiwania, też może pracować bez dokumentów. W sensie naszym będzie miał, jego dokumentem będzie to tymczasowe zaświadczenie tożsamości, prawda? Ono też potwierdza, że on tutaj przebywa w tej procedurze, mówiąc wprost. Natomiast to zaświadczenie będzie dokumentem, które pozwoli mu u was w takim przypadku.
Otrzymanie odmowy, tutaj pani Anna Kaszuba pyta, czy dzień dobry pani Anno, bo tutaj akurat się znamy, prawda? W najgorszym scenariuszu, jak to się mówi, co gdy otrzyma odmowę w tym postępowaniu? Jak otrzyma odmowę w postępowaniu, proszę państwa, o uzyskanie statusu uchodźcy, to też nie ma dramatu. Dlaczego nie ma dramatu? Bo proszę państwa, jest specjalny przepis, który na to przygotowany. Inaczej mówiąc, cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, chociaż tutaj pewnie nie będzie z tym problemu, prawda? Udziela się ochrony uzupełniającej. I teraz zobaczcie państwo. Ochrona międzynarodowa równa się uzyskanie statusu uchodźcy w Polsce. Jak ktoś nie złożył wniosek w takim przypadku, jak ktoś złożył, pani zapyta jeszcze raz, już o tym mówiłem, jak mamy osobę, która złożyła wniosek o ochronę międzynarodową i nie minęło jeszcze pół roku i jeszcze tego zaświadczenia nie uzyskała albo nie uzyskała jeszcze samego statusu uchodźcy, to z formalnego punktu widzenia, jak się czyta w tej chwili, proszę państwa, ustawę o promocji zatrudnienia, wychodzi z tego, że taka osoba nie może podjąć pracy. W sensie nawet jeżeli macie oświadczenie, nawet jeżeli macie zezwolenie. Powiem tak, może ustawodawca zrobić tu jakiś ruch, nie wiem, ale to podejrzewam, że ustawodawcy sensownie będzie przyspieszyć wydawanie tych zgód, w sensie udzielanie tej ochrony międzynarodowej, czyli statusu uchodźcy. Jak nie spełnia warunków, czyli jak ktoś mówi odmowna decyzja, prawda, w takim przypadku, to takiej osoby, proszę państwa, będzie się udzielać ochrony uzupełniającej, prawda? Zobaczcie państwo, bo przepisy mówią, jak nie spełniasz warunków do ochrony międzynarodowej, prawda, czyli statusu uchodźcy, to udziela się ochrony uzupełniającej w przypadku, gdy powrót może narazić tego cudzoziemca na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez zagrożenie dla życia, zdrowia, przemocy itd. No w oczywisty sposób jest ta sytuacja. Więc jakby zobaczcie państwo, z punktu widzenia pobytowego i potem ewentualnie, jak to się mówi, pozostania w Polsce na dłużej, to uzyskanie statusu uchodźcy jest naprawdę dobrym, można powiedzieć, kierunkiem. Ale jeżeli będą te postępowania się przeciągać, to może być tak, że osoby, które wjechały przez najbliższe pół roku z formalnego punktu widzenia nie będą mogły podjąć pracy. Dlatego no, będziemy na chwilę o tym mówić, co w tym przypadku zrobić. Ale pamiętajcie państwo, złożenie wniosku o uzyskanie statusu uchodźcy powoduje, że przez pół roku taka osoba nie może w ogóle pracować. Więc jeżeli są inne opcje, na przykład połączenie z rodziną, prawda, złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i na przykład no nie wiem, no już te oświadczenia zezwolenia, o ile danej konfiguracji będą one działać w takim przypadku, to być może one będą lepszą opcją, ale to za chwilkę o tym do tego sobie dojdziemy. Dzieci, które przyjechały z aktem urodzenia, prawda, to też jest podobnie. Albo pójdziemy w kierunku właśnie ochrony międzynarodowej, czyli złożenia wniosku o status uchodźcy dla takich dzieci w takim przypadku, no albo trzeba składać wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy. Oczywiście składać wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy trzeba w taki sposób, żeby to miało w ogóle sens. Będziemy o tym mówić, będę mówił, są dwie podstawy prawne złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy dla dziecka, które przyjechało do Polski. Proszę państwa, mamy też przypadki, do nas trafiły takie pytania, dzieci, które się urodziły już w Polsce. Inaczej mówiąc, było już parę przypadków, czy parę, to już nie mam statystyk oczywiście, ale no, słyszałem o dwóch takich przypadkach, gdzie po prostu ktoś przejeżdża granicę, pani przejeżdża granicę, no i rodzi dziecko, prawda? To jest sytuacja, no wiecie państwo, no, stresowa i tak dalej, i dziecko rodzi się w Polsce. Proszę państwa, nie mamy w Polsce tak zwanego prawa ziemi, że dziecko urodzone w Polsce nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie się w Polsce, prawda? Tak to kiedyś w Niemczech było, prawda? Tak jest w Stanach na przykład, prawda? Ale jeżeli mówimy o Polsce, w Polsce jest tak zwane prawo krwi, czyli dziecko urodzone w Polsce nabywa obywatelstwo polskie tylko wtedy, kiedy jedno z rodziców ma obywatelstwo polskie. Więc jak to się mówi, w ogóle, proszę państwa, to jest też ciekawa sprawa. Już 4 lata temu Rzecznik Praw Dziecka apelował o to, że dzieci rodzące się w Polsce, jak to się mówi, w takich sytuacjach szczególnych, de facto są nielegalnie, mają pobyt nielegalny. Tak, nie ma żadnego przepisu, który mówi, urodziłeś się w Polsce, to wtedy jesteś na przykład, nie wiem, legalny, prawda? I nie zawracajmy głowy tej matce, bo niech ona się zajmie po prostu opieką nad dzieckiem, a nie żeby biegała po urzędach. I takie przepisy, proszę państwa, no nie do końca są. Więc technicznie rzecz biorąc, my musimy w takim przypadku, tutaj już był ten wątek wcześniej, prawda? Czyli musimy zadbać o dokument tożsamości takiego dziecka, czyli no, to trzeba do konsulatu wystąpić, no w tej Ukrainie, prawda, dlatego że no, natomiast no, czy to, co tam się będzie działo, no to się spodziewamy, że będzie w tej chwili, no powiem tak, z formalnego punktu widzenia jakiś dokument musi być, no, więc będę o tym jeszcze mówił. Inaczej mówiąc, podsumowując, ochrona międzynarodowa, status uchodźcy, wniosek,
po pół roku, jeżeli nie wydali tego statusu uchodźcy, mogę złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia przez UDSC, przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, o tym, że wtedy mogę pracować, prawda? Jeżeli wydadzą już, nadadzą status uchodźcy, w takim przypadku może pracować jak Polak, to się niczym nie przejmujemy. Jeżeli nawet będzie odmowa w takim przypadku nadania statusu uchodźcy, to będzie udzielona takiej osobie ochrona uzupełniająca, która na tym etapie, dopóki ona trwa, działa bardzo podobnie, taka osoba też będzie mogła pracować i o tym za chwilkę powiem. I to są, proszę Państwa, i to jest taki najbardziej oczywisty kierunek, i naszym mówiąc, najwięcej osób mówi o statusie uchodźcy. Mam nadzieję, że teraz już wiemy wszystko o tym, że, to, że jeżeli Państwu czegoś brakuje, to mówcie, piszcie, ja się będę starał odpowiadać, albo też, bo oczywiście później na te wszystkie pytania, których nie zdążę odpowiedzieć, będziemy się starać odpisywać Państwu, w sensie na Facebooku albo na LinkedInie zrobimy taką grupę, gdzie będziemy w takim przypadku. Tak, znaczy osoba, która uzyska status uchodźcy, albo osoba, która uzyska ochronę uzupełniającą, albo osoba, która co prawda czeka jeszcze na status uchodźcy, ale czeka już powyżej pół roku i dostała takie zaświadczenie z Urzędu do Spraw Cudzoziemców, że czeka już powyżej pół roku, te osoby mogą pracować w ogóle bez żadnego oświadczenia, zezwolenia. To jest to, co mają, wystarczy, żeby je zatrudnić. Nie trzeba nic po prostu więcej w takim przypadku. Idziemy dalej, proszę Państwa. Czasami niektóre osoby mówią, a może te osoby powinny, też to się myli bardzo często Państwu, bardzo się myli Państwu uzyskanie azylu, znaczy w sensie wystąpienie o azyl z uzyskaniem statusu uchodźcy. Proszę Państwa, uchodźca z azylem nie ma nic wspólnego. Azyl to jest w ogóle taka procedura bardzo wypadkowa, bardzo wyjątkowa, ona się pojawia bardzo, nie będzie takiej sytuacji, że każdy dostanie odmowę, to była, wiecie Państwo, jak to się mówi, etyczne i takie, można powiedzieć, na zewnątrz, no, takim strzał w stopę, mówiąc wprost. Proszę Państwa, azyl to jest coś innego. O azylu praktycznie nie możemy nie mówić, bo azyl to nie jest tutaj coś, co będzie nas interesowało. Azyl to jest, proszę Państwa, taka sytuacja, gdzie ktoś jest w Polsce, prawda, na przykład ktoś przyjechał z zagranicy, prawda, i boi się powrócić do swojego kraju, powinien, ale nie, bo takie ma dokumenty, ale się boi, prawda, to w takim przypadku może złożyć, proszę Państwa, wniosek o azyl, tu nie ma żadnego formularza, to po prostu trzeba złożyć go czy w Urzędzie Wojewódzkim, czy w WDSC, prawda? Generalnie Urzędy prześlą we właściwe miejsce w takim przypadku. Na wniosek cudzoziemca można udzielić azylu, prawda, gdy jest to niezbędne, do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes RP. No i tutaj oczywiście taki wniosek o azyl pewnie też będzie przyjęty, natomiast no to jest taka sytuacja, tak jak powiedziałem, bardziej, to nie jest taka sytuacja przewidziana na taki masową, można powiedzieć, jak to się mówi, imigrację, prawda, do Polski, czy też masowy eksodus. Azyl to raczej jest to wiecie Państwo, taki sławny, nie wiem, dyplomata ucieka, prawda, i chce zostać w Polsce. Natomiast no tu nie będziemy mówić o azylu, azyl tutaj nie wchodzi w grę. Natomiast bardzo ciekawą opcją, ja powiem szczerze, mam duże nadzieje odnośnie tego i też właśnie i w Radzie Dialogu Społecznego i w ogóle w tych działaniach, można powiedzieć, na poziomie już ustawodawcy, dużą szansę widzę w uruchomieniu wreszcie przepisów dotyczących ochrony czasowej, zwłaszcza, że Unia Europejska się też zaangażowała w tą pomoc. Inaczej mówiąc, chodzi też o olbrzymie pieniądze, no bo też wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Przecież to jest w tej chwili, 300 tysięcy osób już wjechało. Ile jeszcze? Nie wiemy w takim przypadku. Zobaczcie Państwo, co to jest ochrona czasowa, bo to jest jeszcze coś innego. No już mówiliśmy, ochrona międzynarodowa, równa się status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, mówiliśmy azyl, a teraz jeszcze kolejna rzecz, tak zwana ochrona czasowa. Ochrona czasowa, proszę Państwa, to jest taka sytuacja zbiorowa, mówiąc prosto. To znaczy, zobaczcie Państwo, cudzoziemcom masowo przybywającym do Polski, którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny z powodu obcej inwazji, wojny domowej, konfliktów etnicznych, można udzielić ochrony czasowej na terytorium RP bez względu na to, czy ich przybycie miało charakter spontaniczny, czy też było wynikiem pomocy udzielonej przez RP lub inną społeczność międzynarodową. Proszę Państwa, przecież to jest wprost to, co się dzieje. Wprost mamy taką sytuację, prawda? Z powodu obcej inwazji, jak to się mówi, rażących naruszeń praw człowieka, udzielamy ochrony czasowej jakby zbiorowo, prawda, masowo przybywającym cudzoziemcom. Tylko proszę Państwa, ochrona czasowa to nie jest coś, co działa na tej zasadzie, że mamy gdzieś jakiś przepis, wniosek i o to występujemy. Ochrona, proszę Państwa, czasowa w takim przypadku osoby, tego jeszcze nie ma nikt w tej chwili w Polsce, mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi o tą sytuację.
Bo w przypadku korzystającemu z ochrony czasowej to jest taka sytuacja, że jeżeli ta ochrona się pojawi, zaraz powiem, z czego ona wynika, to albo osoby wjeżdżają na wizie w celu skorzystania z tej ochrony czasowej, albo występują, proszę Państwa, tutaj już w Polsce, kiedy dostają zezwolenie na pobyt. Ale co to jest, proszę Państwa, ochrona czasowa? Ochrona czasowa to jest rozwiązanie masowe na poziomie, jak to się mówi, już mówiąc wprost, rządu, a nawet na poziomie wyżej, czyli Unia Europejska, prawda? W tym przypadku. Taka rzecz, którą teraz musicie Państwo wiedzieć. Ten krok, żeby zbiorowo, masowo udzielać ochrony czasowej, już w Polsce prawie był uruchomiony. Prawie, dlatego że mieliśmy, przecież to ta sytuacja, która dzieje się teraz, to jak się okazuje, jest jakby konsekwencją sytuacji troszkę wcześniej, która miała miejsce. Pamiętacie Państwo już niedawno sytuację na granicy białoruskiej, prawda, która się okazała być tylko, jak to się mówi, skierowaniem uwagi na coś innego, właśnie po to, żeby te wojska zostały tam rozlokowane trochę dalej. Natomiast co jest ważne, ochrona czasowa, proszę Państwa, wymaga, jak to się mówi, rozwiązania na poziomie rozporządzenia. Zobaczcie Państwo, ja pokażę Państwu, bo tutaj powiem tak, mamy gotowiznę, mamy coś gotowego, co można de facto przekształcić, przerobić, prawda, i szybko wdrożyć, bo tutaj ustawodawca ma już ścieżki przetarte, zobaczcie Państwo, powiem, o co chodzi. Było przygotowane takie rozporządzenie już w sprawie udzielenia ochrony czasowej obywatelom Republiki Białorusi i bezpaństwowcom. Wiecie Państwo, teraz na to trochę inaczej patrzymy, prawda? Teraz raczej no to nie ma szans. No, mówimy o Białorusi w tym przypadku. Zobaczcie Państwo, na czym ono polegało. Rozporządzenie miało określać grupę obywateli Republiki Białorusi, prawda, masowo przybywających do RP z wyniku rażących naruszeń praw człowieka w takim przypadku, szczegółowe zasady finansowania ochrony czasowej w takim przypadku, limit cudzoziemców, który będzie udzielona ochrona czasowa, okres trwania, zobaczcie Państwo, te wszystkie rzeczy musiały wynikać z tego rozporządzenia, sposób realizacji zadań podejmowanych w ramach ochrony czasowej, sposób udzielania ochrony czasowej, prawda, i tak dalej. Zobaczcie Państwo, ochrony czasowej w tym przypadku miano udzielać, prawda, obywatelom Republiki Białorusi, którzy spełniali warunki określone, proszę Państwa, decyzją Rady Unii Europejskiej. Inaczej mówiąc, wydatki były finansowane z budżetu państwa, prawda, ale generalnie rzecz biorąc, zasady objęcia tą ochroną czasową miały wynikać z decyzji na poziomie unijnej. I teraz my tego jeszcze nie mamy, ale tutaj już w tym przypadku, zauważcie Państwo, biorąc pod uwagę to, że Unia Europejska się angażuje w tym momencie, jak to się wydaje, w tą pomoc, no to jest szansa na takie, proszę Państwa, na takie, można powiedzieć, rozwiązanie. I wtedy, bo do czego zmierzam, proszę Państwa? Ochrona czasowa masowo udzielona obywatelom Ukrainy, którzy po prostu przyjeżdżają do Polski, to jest też, proszę Państwa, masowa pomoc odnośnie relokacji. Przecież te osoby będą musiały, one się muszą relokować. W tej chwili Państwo, z tego co ja widzę, kto z Państwa, nie wiem, wysłał samochód po waszych, nie wiem, znajomych, prawda, po waszą rodzinę, prawda, na przykład na granicę. W tej chwili to się wszystko, proszę Państwa, odbywa na zasadzie prywatnej inicjatywy. No oczywiście jeżdżą autobusy i będzie jeździł pociąg, prawda, wszystko się dzieje, ale proszę Państwa, to są wszystko sytuacje, gdzie Państwo robicie na zasadzie odruchu, natomiast no generalnie rzecz biorąc, wiecie Państwo, my działamy na zasadzie takiej na gorąco, prawda, ale wyobraźmy sobie siebie, mam nadzieję, już w spokojnym czasie, za miesiąc, prawda, gdzie być może troszkę będzie spokojniej w tym zakresie, będzie to się odbywać troszkę spokojniej, a być może, no miejmy nadzieję, że już będzie w ogóle w tym zakresie ta sytuacja, no jak to się zakończona, to szaleństwo. Natomiast generalnie rzecz biorąc, przecież te osoby przyjeżdżają, one chcą u was pracować. Te osoby nie chcą trafić, nie wiem, na jałmużnę, prawda, do Polski, czy na pomoc taką w nieskończoność, prawda. One wiadomo, że teraz to są, nie myślą o tym, ale generalnie za 2-3 tygodnie na pewno będą chciały pracować. Ale proszę Państwa, przecież one mają dzieci. To są te często osoby, dzieci, to są osoby starsze, to są osoby, które no, wymagają opieki w tym przypadku. No i teraz co? Przecież to są jakieś szkoły, jakieś, wiecie Państwo, jakieś przedszkola, jakieś tego, opieka medyczna na przykład. To jest finansowanie, proszę Państwa, jakieś no chociażby tego bieżącego życia. I to, ta ochrona czasowa, to rozporządzenie, na które bardzo czekamy, chcielibyśmy, żeby ono się pojawiło, ono właśnie takie rzeczy ma rozstrzygać. Na przykład, że transport, nie wiem, komunikacją miejską będzie dla takich osób darmowy. Samorządy wprowadzają takie ułatwienia, natomiast no,
to też jest tak, że to dobrze byłoby, żeby ktoś im w tym pomógł, prawda, w takim zakresie. Jest też taka sytuacja, że przedszkola, przecież proszę Państwa, to będą konkretne koszta. To będą koszty, nie wiem, wyżywienia, jakichś obiadów w tych szkołach, w tych przedszkolach. Więc jakby ochrona czasowa, o której mówimy, czekamy w tej chwili na rozporządzenie, które po prostu nam to wszystko ureguluje. Natomiast na chwilę obecną nie ma osób, którym udzielono, można powiedzieć, ochrony czasowej. Tutaj pani Magdalena pisze, ruch bezwizowy, praca i pobyt do 4 marca. W takim przypadku, co dalej? No to ja to już mówiłem, proszę Państwa, wszystkie te sytuacje, te dokumenty ulegają przedłużeniu do 30 dnia, który nastąpi po zakończeniu epidemii. Na razie, proszę Państwa, mamy stan epidemii niezakończony, więc jeszcze nie wiem, kiedy to będzie, ale to, no wiadomo, te obostrzenia są luzowane w tej chwili, no ja nie wiem, czy w ogóle ktoś w tej chwili myśli jeszcze o tej epidemii, prawda, ale tak między nami, z punktu widzenia prawnego, proszę Państwa, te przepisy dobrze byłoby, żeby jeszcze nie kończyć tego stanu epidemii, nie z powodu, że tych wszystkich obostrzeń, bo tutaj na to już teraz nikt nie patrzy prawdopodobnie, tylko z powodu tego, że proszę Państwa, dokumenty cudzoziemców, które są między innymi obywateli Ukrainy, ulegają przedłużeniu do 30 dnia następującego po zakończeniu stanu epidemii. Jeżeli mamy sytuację, tutaj pani Katarzyna Królikowska pisze, jak zalegalizować pobyt i pracę dziewczynie, która przekroczyła granicę na paszporcie ukraińskim, czyli tym wewnętrznym, prawda? Nie ma żadnego innego dokumentu, nie ma zgody komendanta. Chce pracować jak najszybciej. Z punktu widzenia, proszę Państwa, jakby polskich przepisów, to jest tak, to możemy pójść w kierunku uchodźcy, inaczej mówiąc, złożyć to z uchodźcy, tylko tutaj, tak jak powiedziałem, jest to ryzyko, że jednak taka osoba będzie musiała na to poczekać. Drugim rozwiązaniem jest złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Przy zezwoleniu na pobyt czasowy, no to mamy sytuację taką, że ta osoba, no zezwolenie na pobyt czasowy może być złożone z różnego powodu, łącznie z tego powodu, o którym mówimy cały czas, czyli powodu pracy w takim przypadku. Natomiast to jest taka sytuacja, zauważcie Państwo, że wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć w okresie legalnego pobytu w Polsce. I teraz ta osoba, ta pani, że ona wjechała. Ja, jak to się mówi, ciężko mi sobie wyobrazić, w jaki sposób ona wjechała w tej chwili, natomiast ważnym jest, żeby ustalić, czy ta osoba była gdzieś rejestrowana na granicy, bo być może ona nawet nie wie, ale wjechała właśnie na podstawie zgody komendanta. A jeżeli wjechała na podstawie zgody komendanta, to jest w Polsce legalnie i będzie legalnie przez 15 dni od dnia wjazdu. Bo to, że nie ma żadnego dokumentu, bądź go nie wzięła, nie wiem, to się, wiecie Państwo, tam się dzieją różne rzeczy, więc to też tak może być. Ważne jest to, że pamiętajcie Państwo obecnie, biorąc pod uwagę to, że nie mamy jeszcze tych przepisów o ochronie czasowej, mamy możliwość tutaj w Polsce albo pójść w kierunku zezwoleń na pobyt czasowy, albo pójść w kierunku no, zezwolenia tej ochrony międzynarodowej, czyli statusu uchodźcy. Natomiast no oczywiście w te wszystkie sytuacje, jeżeli ktoś już będzie legalnie w Polsce, tam będziemy rozważać, czy do pracy coś jeszcze jest potrzebne. No, najczęściej Państwo w takim przypadku będziecie występować jednego oświadczenie, no oświadczenie pewnie będzie najszybsze, żeby jakiś dokument się pojawił. Natomiast no, proszę Państwa, ja nie ukrywam, że w przepisach polskich jest parę takich, można powiedzieć, pułapek, w które można wpaść w tym zakresie. Inaczej mówiąc, na przykład technicznie rzecz biorąc, jeżeli będziecie Państwo mieli osobę, która złoży wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, prawda, będzie w okresie oczekiwania, nawet dostanie stempel do paszportu na przykład, ale i zdobędziecie dla tej osoby zezwolenie na pracę albo oświadczenie, to teoretycznie będziecie mieli taką sytuację, że ktoś przebywa na paszporcie, prawda, przepraszam, nie na paszporcie, tylko na stemplu, prawda, w takim przypadku, ma uzyskaną przez Was oświadczenie albo zezwolenie, natomiast przepisy polskie mówią, że w takim przypadku można podjąć pracę pod warunkiem, że w dniu, w którym składała wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, mogła legalnie pracować, a tu nie mogła, prawda, więc jakby tu jest pewna rzecz problematyczna. Jeżeli wjechała na podstawie na przykład paszportu biometrycznego, mam nadzieję, że ta pani, która nie ma tej zgody komendanta, właśnie wjechała na podstawie, jak to się mówi, paszportu biometrycznego, no to w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest wystąpienie o po prostu oświadczenie do tej osoby, a podczas tego oświadczenia i podczas tego ruchu bezwizowego, w którym ta osoba teraz jest, niech złoży wniosek o zezwolenie na pobyt, no właśnie nie ma paszportu biometrycznego, jasne, tak, tam ona miała ten paszport wewnętrzny. No to w tym przypadku, tak jak powiedziałem, to jest taka sytuacja, że jak ona złoży wniosek o jakikolwiek dokument, w okresie oczekiwania z technicznego punktu widzenia przepis polskiej ustawy o promocji zatrudnienia będzie to blokował. Ja powiem tak, z formalnego punktu widzenia będzie tu ryzyko pewne, natomiast no, jak już mówiłem wcześniej, ja mam nadzieję na, jak to się mówi, działanie Inspekcji Pracy w tak zwanym stanie wyższej konieczności, pewne przymykanie oka na te pewne niedoskonałości.
tych przepisów. To jest ochrona czasowa. Proszę Państwa, idziemy dalej. Jeszcze spotkacie się z czymś takim, bo też o tym jest dużo informacji, to się niepotrzebnie o to się mieli, o tak zwanej zgodzie na pobyt ze względów humanitarnych, ewentualnie, jak to się mówi, zgodzie na pobyt tolerowany. Proszę Państwa, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgoda na pobyt tolerowany, ona będzie się pojawiała tylko w sytuacjach, w których ktoś miał, jak to się mówi, no mówiąc wprost, taki ostateczny deport. Inaczej mówiąc, zgody na pobyt ze względów humanitarnych i zgody na pobyt tolerowany, znaczy w sensie zgoda na pobyt są wydawane de facto z tego samego powodu, one są wydawane wtedy, kiedy ktoś otrzymał decyzję, jak to się mówi, deportacyjną, mówiąc wprost, która nie może być wykonana, ponieważ zobowiązanie do powrotu by nastąpiło do państwa, w którym zagrożone jest prawo do życia. No to mamy Ukrainę właśnie dokładnie w tym przypadku, prawda? Deportowanie w tej chwili na teren Ukrainy nie nastąpi. No i osoby, które mają decyzję taką deportacyjną, które w tej chwili są normalnie były deportowane, one będą, dostawać na 99% zgody na pobyt tolerowany, czyli tak warunkowo będą mogli zostać w Polsce. Tutaj pani Magdalena prosi o powtórzenie kwestii ruchu bezwizowego, są rozbieżności. Ja w trzech słowach powiem, jak to się mówi, tak, żebyście państwo nie mieli żadnych wątpliwości. Jak ktoś wjechał do Polski na ruchu bezwizowym przed 14 marca 2020 roku, czyli przed tym dniem, w którym ogłoszono po raz pierwszy stan zagrożenia epidemicznego, takich osób trochę jest i od tamtej pory ciągle tutaj siedzi, nigdy nie wyjeżdżał, nie wyjeżdża z Polski, ciągle tu siedzi, ciągle tu mieszka i jego powodem wjechania wtedy przed 14 marca był tylko i wyłącznie paszport biometryczny, to taka osoba, proszę Państwa, bezwarunkowo ma przedłużony ten pobyt do dnia, który nastąpi 30 dni po odwołaniu stanu epidemii, nie wiemy kiedy. Bez żadnych warunków, nic nie musi robić, po prostu ma przedłużenie. Oczywiście, jeżeli pracuje, to w takim przypadku no, musi mieć oświadczenie, musi mieć zezwolenie, coś musi mieć w takim przypadku. Taka osoba, jak to pani Żaneta napisała, jest po prostu bezpieczna. Taka osoba jest w super sytuacji. No, tak jak powiedziałem, wszystkie osoby, które wjechały będę mówił o tym pobycie tolerowanym, wszystkie osoby, które wjechały na paszporcie biometrycznym, które wjechały na wizach, które mają kartę pobytu, dla osób, które się nie dołączyły na samym początku, takie osoby są w super sytuacji. Wszystkie dokumenty trwają cały czas. W ogóle, mówiąc wprost, nie zawracajcie sobie nimi głowy. To nie one potrzebują pomocy, tak mówiąc wprost. Natomiast generalnie rzecz biorąc, my mówimy o tych osobach, które wjeżdżają teraz, nie mając właśnie paszportu biometrycznego, bo tak jak powiedziałem, wszyscy, którzy wjechali nawet teraz na paszporcie biometrycznym, wyjechali teraz, bo się boją, bo uciekają, prawda, z sytuacji, to te osoby są bezpieczne, są takimi samymi osobami jak ten. Natomiast kończąc tą sytuację, bo powiedziałem, żeby to Państwu wyjaśnić. Czyli te, które wjechały przed 14 marca 2020, to w ogóle poza wszelkim tym, nic nie muszą robić, one są ciągle legalnie. Natomiast jeżeli macie Państwo jakąkolwiek osobę, która wjechała do Polski na podstawie paszportu biometrycznego po 14 marca 2020, na przykład wjechała wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj w takim przypadku, do tej osoby stosuje się artykuł 15z ustawy tej antykowidowej. Z ustawy antykowidowej, z artykułu 15z wynika bardzo konkretna rzecz, że jeżeli, jak to się mówi, ostatni dzień, tak mówiąc już, można powiedzieć, trochę tłumacząc na polski, jeżeli ostatni dzień legalnego pobytu, w którym mógłbym złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, czyli wniosek o kartę pobytu, przypada w stanie epidemii, to i tak pobyt ulega na podstawie tego ruchu bezwizowego przedłużeniu do 30 dnia, który nastąpi po zakończeniu stanu epidemii. Natomiast z tym warunkiem, że jeżeli ktoś, kto wjechał do Polski na ruchu bezwizowym, na paszporcie po 14 marca 2020 skorzysta z tego przedłużenia wyjątkowego, czyli pozwoli być tutaj powyżej 90 dni bez innego dokumentu, taka osoba, proszę Państwa, będzie uznana za przebywającą legalnie pod warunkiem, że złoży do tego 30 dnia następującego po stanie epidemii wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Nawet jego nie dostanie, wystarczy, że złoży ten wniosek. W takim przypadku. Czy będzie możliwość zatrudnienia osób, które nie posiadają paszportów zagranicznych, bio, ale nie zgłosiły się jako uchodźcy? Jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna? Znaczy ja powiem tak, proszę Państwa, jeżeli takie osoby wjechały, to prawdopodobnie wjechały na tej zasadzie tej zgody w takim przypadku. Prawdopodobnie te osoby będą musiały wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy. I teraz,
Jeżeli takie zezwolenie na pobyt czasowy otrzymają, to w zależności od tego, czy ono będzie pozwalać na to, czy nie, prawda, to albo samodzielnie na podstawie tego dokumentu, albo z dołożonym oświadczeniem będą mogły pracować. Największa wątpliwość jest wtedy, bo mówię, moim zdaniem to wynika, że nie będą mogły pracować w okresie oczekiwania, mając oświadczenie. Ale to, tak jak powiedziałem, ja tutaj liczę na pozytywne, jak to się mówi, interpretacje przepisu, bo generalnie rzecz biorąc, proszę Państwa, z artykułu 87 ustęp 1 punkt 12, tam bodajże litera B ustawy o promocji zatrudnienia, wynika, że jak ktoś jest w Polsce w oczekiwaniu na wydanie karty pobytu, prawda, i ma zezwolenie na pracę, to może wykonywać pracę pod warunkiem, że w dniu, w którym składał wniosek, miał prawo do legalnej pracy. No a tutaj w tym przypadku no, ta osoba, wiecie Państwo, no, w dniu, kiedy składała wniosek, nie ma takiej możliwości. Więc dlatego, ale to powiem tak, to jest sytuacja, tak jak powiedziałem, dynamiczna. Ja mam nadzieję, że te wszystkie pytania Państwa zostaną ucięte w ten sposób, że ustawodawca po pierwsze szybko wyda przepisy o ochronie czasowej, bo ochrona czasowa Państwa uratuje, w sensie tą sytuację, ewentualnie szybko będzie wydawał decyzje dotyczące uzyskania, proszę Państwa, statusu uchodźcy. Bo teraz zobaczcie Państwo, co z tą pracą? Na którym dokumencie taka osoba może pracować? Po pierwsze, z tych dokumentów, o których dzisiaj mówiłem już, prawda, zobaczcie Państwo, jak nadamy status uchodźcy, czy też ochronę międzynarodową, bo to jest jedno i to samo, jeszcze raz powtarzam, taka osoba może pracować. Tak jak Polak, nie musi mieć żadnych oświadczeń, żadnych zezwoleń, tylko i wyłącznie tę decyzję o nadaniu statusu uchodźcy i to mu wystarczy. Druga sytuacja, też o niej mówiłem, jak czeka na status uchodźcy, ochronę międzynarodową ponad 6 miesięcy, to jeżeli wystąpi o takie zaświadczenie z UDSC, prawda, to również w takim przypadku może pracować. Tutaj tylko podkreślam, w okresie oczekiwania na nadanie statusu uchodźcy pracować nie może, nawet jak miałby oświadczenie zezwolenie. Druga rzecz. Gdyby się tak okazało, chociaż wątpię w to, że taka, chociaż wiecie Państwo, różne są powody, prawda? To nie tylko te związane z sytuacją na Ukrainie. Ale jeżeli by z jakiegoś powodu tej osoby odmówiono udzielenia statusu uchodźców, nadania statusu uchodźcy, w takim przypadku, biorąc pod uwagę sytuację na Ukrainie, najprawdopodobniej zostanie mu udzielona tak zwana ochrona uzupełniająca. I mając tą ochronę uzupełniającą, ona jest wydana na czas określony, potem może być przedłużana, prawda? Mając tą ochronę czasową, przepraszam, uzupełniającą, taka osoba również może pracować bez żadnego dodatkowego dokumentu. Jeżeli macie Państwo tą osobę z tym deportem, którą jednak nie została deportowana, tylko dano jej zamiast tego deportu, dano jej tą zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, prawda? Przepisy mówią zgodę na pobyt ze względów humanitarnych bądź zgodę na pobyt tolerowany, jeżeli na to nie spełnią warunków. Taka osoba, która ma tą zgodę na pobyt ze względów humanitarnych bądź na pobyt tolerowany, też, proszę Państwa, może pracować. Też może pracować. Jakby miała, nie musi mieć żadnych oświadczeń, nie musi mieć żadnych zezwoleń. Ta zgoda jest jedynym dokumentem, który pozwala na wykonywanie pracy. Ochrona uzupełniająca jest wydawana z automatu w momencie, w którym osobie, która złożyła wniosek o status uchodźcy, takiego statusu odmówiono z różnych powodów. Podobnie też, pamiętacie Państwo, mówiłem, że czekamy na rozwiązania ustawodawcy. Chcemy, żeby ustawodawca rozwiązał masowo problem, jak to się mówi, Ukrainy w postaci udzielenia ochrony czasowej tym osobom, prawda, czy dania możliwości udzielenia ochrony czasowej. Jak już powiedziałem, to wymaga rozwiązań na poziomie unijnym, ale tutaj się dużo dzieje, więc tutaj liczymy na to, że to będzie szybko. Również osoba, która będzie korzystała z ochrony czasowej, będzie mogła pracować. Proszę Państwa, w interesie państwa polskiego, w interesie, jak to się mówi, samych, no tych w cudzysłowie uchodźców w takim przypadku, jest to, żeby bardzo szybko, proszę Państwa, te kłody, można powiedzieć, administracyjne były, jak to się mówi, zlikwidowane. Inaczej mówiąc, albo pojawiła się decyzja, że będziemy szybko wydawać status uchodźcy, nadawać status uchodźcy, czy też ochronę międzynarodową, jedno i to samo, prawda? Albo nadamy ochronę czasową. Bo to spowoduje, że Państwa pytania, czy potrzebuje oświadczenia, zezwolenia, czy może pracować, przestaną mieć, można powiedzieć, powód, dlatego że te osoby po prostu będą mogły pracować. Więc widzicie Państwo, osoby, które wjeżdżają tutaj bez żadnych dokumentów, jak to się mówi, które składają wniosek o status uchodźcy, bądź które skorzystają w pewnym momencie z ochrony czasowej, będą w dobrej pozycji, jeżeli chodzi o rynek pracy.
Mamy też coś takiego, proszę Państwa, co nazywa się wiza humanitarna, prawda, wiza no, 21, w takim przypadku też będę o niej mówił. Pamiętajcie też Państwo, że wizy mogą być wydawane jakby na dwa sposoby. Mogą to być wizy Schengen, wydawane przez Straż Graniczną i najprawdopodobniej takie wizy będą wydawane no, w tym momencie, jeżeli ktoś taką wizę oczywiście otrzyma w takim układzie. No, konsulaty na Ukrainie nie działają, więc jakby no, nie, wiza krajowa nie będzie wydana na chwilę obecną w tym przypadku tam nie będzie wydana. I teraz proszę Państwa, i teraz jedna rzecz, bardzo ważna. Będąc w Polsce, jak to się mówi, może być też tak, że poszczególne osoby czy państwo powiecie tak, tak naprawdę bardziej korzystne dla nas na przykład byłoby spowodowanie, żeby te osoby poskładały wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, o kartę pobytu. Bo nie wiemy, ile będzie trwało przyznawanie tej ochrony międzynarodowej, statusu uchodźcy, prawda? Nie wiemy tego, prawda? Więc na przykład wolimy, żeby złożyły wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Trzeba pamiętać, że w pewnych sytuacjach, jak to się mówi, nie będzie możliwa ta procedura. I ja wymieniłem te sytuacje, które w obecnym kontekście są najbardziej prawdopodobne, że one po prostu wystąpią. Po pierwsze, proszę Państwa, jeżeli na terenie Polski pojawi się osoba na podstawie wizy C, cel wydania 21, to znaczy wizy z Schengen wydanej, upoważniającej do wjazdu ze względów humanitarnych. Jeżeli byście mieli osobę na wizie D21, czyli wizę, którą wydał normalnie konsul Polski, prawda, na przykład na Ukrainie, jest to wiza krajowa wydana na podstawie z powodu wjazdu w celach humanitarnych, taka osoba no, z formalnego punktu widzenia złożyć wniosek o kartę pobytu będzie mogła. Natomiast osoba, która dostała tą wizę jako wizę C, czyli tą taką wizę do 90 dni, taka osoba no, nie może w Polsce złożyć wniosku o kartę pobytu. Oczywiście, czy mam wizę C21, czy mam wizę D21, niezależnie od tego, co ja robię potem z tą kartą pobytu, w okresie ważności tej wizy, proszę Państwa, to jest nowy przepis, miary nowy. Takie osoby oczywiście mogą podjąć pracę bez żadnego zezwolenia na pracę. I teraz tak, druga rzecz, proszę Państwa, jeżeli ktoś w Polsce będzie przebywał, czyli będzie już przebywał na podstawie tej zgody na pobyt tolerowany, to jest ten z deportem, prawda? Zgody na pobyt ze względów humanitarnych, to jest ten z deportem. W związku z azylem, tutaj mówimy, azylu nie będzie za dużo prawdopodobnie. Jeżeli będziecie Państwo mieli osobę z ochroną uzupełniającą, jeżeli będziecie Państwo mieli ochronę czasową na przykład nadaniem, prawda? Jeżeli będziecie Państwo mieli osobę na statusie uchodźcy w Polsce, takie osoby, również osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, czyli osoby, które już wystąpiły o status uchodźcy, prawda? Z formalnego punktu widzenia ustawa o cudzoziemcach mówi, że takie osoby nie mogą wystąpić o kartę pobytu. Inaczej mówiąc, albo jedno, albo drugie. Zobaczcie Państwo. Czyli z ustawy o cudzoziemcach wynika, że osoba z wizą C21 nie może wystąpić o kartę pobytu. Jest przepis, ustawy o cudzoziemcach, on jakby no, przewiduje z formalnego punktu widzenia, że D21 jest OK, ale C21, jeżeli przebywam na podstawie wizy Schengen, upoważniającej do wjazdu na teren Polski ze względów humanitarnych, to jest to, proszę Państwa, sytuacja, w której, jak to się mówi, no nie mogę wystąpić o kartę pobytu. Niestety, takie są przepisy. Natomiast, no tak jak powiedziałem, być może one powinny być tutaj ważne. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz jest taka też, że Państwo też macie w tej chwili dużo osób, które w Polsce przebywają na podstawie dokumentów, na podstawie wiz na przykład, i te osoby na przykład planowały występować o kolejne wizy, planowały jechać na Ukrainę, zdobywać wizy i przyjeżdżać, pracować dalej. W szczególności tu Państwo pytacie o kierowców, o transport międzynarodowy i tak dalej. Proszę Państwa, wydanie takiej wizy, na przykład krajowej, ono pozwala w okresie jej ważności, prawda? Nie, zarówno C21 i D21 dają pracę, dlatego że w przepisach dotyczących, jest takie rozporządzenie specjalne w sprawie przypadków, w których praca może być wykonywana bez zezwolenia na pracę. Mówi się, że pracę bez zezwolenia może wykonywać osoba przebywająca na wizie właśnie wydanej w celach humanitarnych. Inaczej mówiąc, tak z tego wynika,
z tego wynika, że ja też zerknę na ten przepis dokładnie, żeby też Państwu tutaj czegoś nie przekłamać. Proszę dać mi chwilę. Ja sobie tylko zerknę, jak dokładnie ten przepis brzmi. Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy bez uzyskania zezwolenia jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców. I to jest paragraf pierwszy, punkt 21, posiadających ważną wizę wydaną w celu, o którym mowa tam humanitarna. Inaczej mówiąc, jak macie Państwo u siebie w firmie osobę, która ma wizę ze znaczkiem 21, to znaczy cel wydania 21, pobyt ze względów humanitarnych, to niezależnie od tego, czy ona jest C, czy ona jest D, w okresie jej ważności osoba może normalnie podjąć pracę. Normalnie może pracować bez żadnego zezwolenia, bez żadnego oświadczenia, wszystko jest w porządku. Obie te wizy, i C21, i D21, obie humanitarne, przedłużą się covidowo. Przedłużą się covidowo do 30 dnia następującego po pandemii, z tą różnicą, że wiza D21 przedłuży się do tego 30 dnia bez żadnego warunku, a wiza C21 przedłuży się pod warunkiem, że do tego 30 dnia następującego po pandemii złożymy wniosek o kartę pobytu. Inaczej mówiąc, wiza C21 ma taki sam warunek legalnego pobytu covidowego, prawda, jak ruch bezwizowy. To jest ten sam typ pobytu, mówiąc wprost, tylko po prostu no, trochę inaczej się nazywa w tym przypadku. Inaczej mówiąc, osoby, które mają wizy C21, z formalnego punktu widzenia, no tak jak powiedziałem, ustawa o cudzoziemcach mówi, że ale te osoby nie mogą złożyć wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Dlaczego? Tak, no bo tak jest, tak jest. To jest na C20, czyli inaczej mówiąc, na C21 i D21 mogę normalnie pracować bez zezwolenia. Ale osoba z wizą D21 ma tą komfortową sytuację, że może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. A osoba, która ma wizę C21, jak to się mówi, no tak brzmi ten przepis, że nie można jakby wystąpić, prawda? Osoba, która przebywa na podstawie wizy Schengen upoważniającej do wjazdu na terytorium ten Polski, wydana jest ze względów humanitarnych. Czyli mówi tylko o tej wizie Schengen, nie o wszystkich wizach tych humanitarnych. Tak jak powiedziałem, to są, proszę Państwa, przepisy pisane kiedyś tam. Ja powiem tak, one też być może wymagają zmiany. To jest, proszę Państwa, no teraz widzimy, czy one są sensowne, czy nie są sensowne. Dlatego no niestety tak to wygląda. Jak osoba może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy bez paszportu zagranicznego, jeżeli wjechała na podstawie wewnętrznego paszportu Ukrainy? Tutaj na chwilę obecną, tak na szybko, proszę Państwa, no to prawnicy radzą, prawda, my też tak mówimy, no to jest jakby w takich sytuacjach no, tego typu, to w pierwszej kolejności trzeba zadbać o taki dokument w konsulacie, nie wiem, w ambasadzie, prawda, ukraińskiej. No to bo tylko oczywiście mówimy tutaj o tym zawsze, że tu jest problem taki, że no, pytanie, czy nie będzie dużo takich przypadków i po prostu tam nie będzie, no to na pewno będzie, prawda, olbrzymia kolejka. Podobnie jest z tymi kwestiami oświadczeń, jeżeli chodzi o ten. Inaczej mówiąc, to trochę jest tak, jakby te przepisy były tak napisane, że te osoby w tej chwili wjeżdżające na tych sytuacji braku posiadania paszportu tego zewnętrznego, prawda, tak jakby one są, mówiąc technicznie, zmuszane, one z punktu widzenia prawnego w tej chwili mają opcję złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, czyli status uchodźcy, prawda, ewentualnie odczekania na nadanie, można powiedzieć, tej ochrony czasowej, jeżeli pojawią się odpowiednie przepisy. Z formalnego punktu widzenia, proszę Państwa, wnioski o oświadczenia, wnioski o zezwolenia, one nie przewidują takiej sytuacji, jak mamy obecnie. Mówiąc wprost, przepisy nie przewidują tej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy. Dlatego też nie obawiajcie się Państwo takich sytuacji. Tak jak powiedziałem, jeżeli będziecie Państwo mieli sytuację, gdzie ktoś nie będzie miał środków do życia, ale będzie musiał pracować, prawda, no to w takim przypadku to jest stan wyższej konieczności, więc tutaj liczę na to, że będziemy też, poszczególne instytucje będą na to patrzeć, przymykać oko. Jeżeli chodzi o kierowców, tutaj kończę ten wątek, bo chciałem też żeby Państwo z nimi zostawić. Zobaczcie Państwo, te wszystkie dokumenty, technicznie zarówno wiza C, jak i pobyt w ruchu bezwizowego, jak i wizy D, one mają w sobie wmontowane to 90 dni w ogóle pobytu legalnego w strefie Schengen, prawda? Jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś będzie miał
nie będzie miał paszportu biometrycznego, nie będzie miał wizy, prawda, w takim przypadku, to pamiętajcie Państwo, że te przepisy covidowe, które przedłużyły te uprawnienia, one działają w Polsce. Inaczej mówiąc, pytanie, czy na przykład ja z przedłużonym w Polsce pobytem w ramach ruchu bezwizowego mogę legalnie jeździć po, nie wiem, po Niemczech, po innych krajach, to jest, proszę Państwa, pytanie do tamtych krajów. Ja powiem szczerze, zakładam, że będą takie możliwości, bo te kraje też na to też muszą sobie się zmierzyć z tym problemem. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc, polskie przepisy, to, że Polska przedłużyła ważność tych dokumentów i one będą w Polsce ważne, to nie oznacza, że będą ważne też za granicą, bo to każdy kraj na swoim terenie musi sobie to rozstrzygnąć. Więc to jest jakby czekamy na rozstrzygnięcia poszczególnych można powiedzieć, krajów. Proszę Państwa, idziemy dalej, bo to jest oczywiście. Oczywiście bardzo, bardzo istotne. Powiem tak, co z wszystkimi osobami, które tu wjechały, które są członkami rodzin, można powiedzieć, cudzoziemców, którzy w Polsce już są albo którzy też teraz wjechali. Mówię tu przede wszystkim o dzieciach, mówię to przede wszystkim o, nie wiem, małżonkach i tak dalej, wstępnych i tak dalej, i tak dalej. Na chwilę obecną te osoby, tak jak powiedziałem, o ile nie złożyły wniosku o ochronę międzynarodową, czyli to status uchodźcy, o tyle, bo to też jest droga, w którą mogą pójść, czyli inaczej mówiąc, może być tak, że na przykład w przypadku dzieci, w przypadku osób, które tej pracy nie, no nie wiem, to też oczywiście liczymy na to, że to będzie szybko realizowane, bardzo to pójście w kierunku tego wniosku o objęcie kontrolą, o ochroną międzynarodową jest też jakimś rozwiązaniem. Natomiast jeżeli ta sytuacja nie wchodzi w grę albo nie ma sensu w to wchodzić, to w takim przypadku mamy te przepisy, które już w Polsce obowiązują od dawna, inaczej mówiąc tak zwane duże połączenie rodzin, małe połączenie rodzin, to znaczy do czego zmierzam? To zmierzam oczywiście do sytuacji, kiedy ktoś składa wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. I teraz zezwolenie na pobyt czasowy, proszę Państwa, w takich sytuacjach nieoczywistych, czyli że mamy właśnie przyjechała siostra do siostry, wiecie, siostra z córką, prawda, siostrzenica, nie wiem, matka i tak dalej, takie sytuacje, proszę Państwa, na tę sytuację nie ma specjalnej decyzji pobytowej, nie ma specjalnej karty pobytu, tylko idziemy, proszę Państwa, w kierunku takich wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy z powodów, jak to się mówi, innych niż wymienione w poprzednich, można powiedzieć, przepisach. Ja powiem tutaj tyle, żeby tak Państwa naprowadzić jakby technicznie, co robić w takim przypadku. Jak mamy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, ja na chwilę wyłączę ten wniosek, żeby też Państwu to, żebyśmy mówili konkretnie o tym gdzie to podawać. Mamy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, zobaczcie Państwo. I tutaj w tym wniosku, który składa cudzoziemiec, jak mamy tą część C, informacje dodatkowe, główny cel pobytu, zobaczcie Państwo, to poza tymi, które Państwo znacie, wykonywanie pracy i tak dalej, podjęcie studiów, prawda, tutaj mamy pobyt z obywatelem RP, ale to nie jest ta sytuacja, to są oczywiście, gdyby mieli w Polsce męża albo żonę, albo dziecko, prawda, to wtedy to jest to. Mamy tutaj taką pod ósemką, pobyt z cudzoziemcem w takim przypadku. Mamy też, proszę Państwa, dwunastkę inne, tak zwane inne. Co to jest pobyt z cudzoziemcem? Co to są inne okoliczności? Ja zacznę, proszę Państwa, od tego, co to jest pobyt z cudzoziemcem, czyli czy jeżeli tutaj jestem w Polsce, cudzoziemcem, przebywam legalnie, to czy ja mogę na to, że przebywam legalnie, jakby zasugerować mojemu członkowi mojej rodziny, prawda, i tak dalej, żeby złożył wniosek właśnie z tego powodu. Zobaczcie Państwo, pobyt z cudzoziemcem to jest zezwolenie na pobyt czasowy wydawane na podstawie artykułu 159 ustawy o cudzoziemcach, 159 ustawy o cudzoziemcach. To nie jest dla każdego, zobaczcie Państwo. To jest zezwolenie wydawane cudzoziemcom, którzy spełniają łącznie warunki. Zobaczcie, przebywają w celu połączenia z rodziną z taką osobą, która tu już ma pobyt stały, status uchodźcy, prawda, ochronę uzupełniającą w takim przypadku, albo już co najmniej 2 lata na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, prawda, dla członka rodziny już przebywała w takim przypadku. Albo mamy, proszę Państwa, takie przypadki, można powiedzieć, pracownicze w takim układzie. Inaczej mówiąc, albo z udzieleniem zgody na pobyt względów humanitarnych, prawda? To jest przy tej deportacji w takim przypadku. Inaczej mówiąc, karta pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy, na pobyt z cudzoziemcem
no to widzicie Państwo, to będziemy mówić albo już o tych, co przyjechali, do osób, które są na pobycie stałym, albo do osób, które już mają status uchodźcy, albo do osób, które mają ochronę uzupełniającą. Natomiast w tym wszystkim nie ma tego przypadku osób, które czekają na ochronę uzupełniającą, czekają na ochronę międzynarodową, prawda? Tu nie ma takiego powodu. Co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy członka rodziny, przebywała na podstawie zezwolenia udzielonego na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok. Czyli inaczej mówiąc, też jeżeli to byłaby osoba, która ma teraz w tej chwili tutaj w Polsce kartę pobytu i pobyt czasowy, prawda, już tym przez te 2 lata tutaj z tego powodu przebywa, no to w takim przypadku również taka osoba sobie może jakby, można powiedzieć, ze swojego powodu druga osoba może, jak to się mówi, mieć zapewnioną, jak to się mówi, pobyt czasowy. Tylko proszę Państwa, w celu połączenia się z rodziną, nawet jak mamy taką sytuację, bo też sobie mogę wyobrazić, mam w Polsce pobyt stały. Macie Państwo w firmie osobę, która ma pobyt stały, albo już 2 lata przebywa na podstawie tych pobytów czasowych, prawda, na przykład. I teraz ona mówi tak, przyjeżdża do mnie siostra z 3 dzieci, mój, nie wiem, brat i moja matka. Czy one się w ogóle pod to będą kwalifikować? Ważne jest to, proszę Państwa, że z tego przepisu wynika, że jeżeli tu mówimy o przyjeździe tego członka rodziny, zobaczcie Państwo, to mówimy tylko i wyłącznie, że członkiem rodziny jest osoba pozostająca z cudzoziemcem w uznawanym związku małżeńskim, czyli jak na przykład żona do męża przyjedzie w takim przypadku, małoletnie dziecko cudzoziemca w takim przypadku, jak to się mówi, za członka rodziny cudzoziemca, któremu, ale w przypadku uchodźców, jeżeli będziemy mieli osoby, które już uzyskają status uchodźcy w Polsce, to zobaczcie Państwo, za członka ich rodziny uważa się także jego wstępnego w linii, czyli matkę, babkę, ojca, dziadka, prawda, lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym, jeżeli cudzoziemiec jest małoletni, prawda, i tak dalej. Inaczej mówiąc, zauważcie Państwo, tutaj nie łapią się w to żadne siostry, żadni bracia, prawda, żadne kuzynki itd., itd., tylko jak to się mówi najczęściej dzieci, małżonek, prawda, i w niektórych sytuacjach matka ten. W związku z czym to nie jest ta droga, którą obierze większość tych osób, w związku z czym tą drugą sytuacją to jest, proszę Państwa, ta 12 w wniosku, czyli powołanie się na inne powody. Zobaczcie Państwo, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, gdy, zobaczcie Państwo, mamy takie 3 punkty. Jego pobyt na terytorium RP jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego, czyli na przykład, nie wiem, no właśnie dziecko i tak dalej, dziecko siostry i tak dalej, siostra i tak dalej, ten. Jego wjazd na terytorium RP naruszały prawa dziecka, czyli to wszystkie dzieci, które wjechały w tej chwili, niezależnie od konfiguracji, wykazał, że zachodzą inne okoliczności niż określone tam powyżej, prawda, uzasadniające pobyt w Polsce. Inaczej mówiąc, ja podejrzewam, że we wnioskach o zezwolenie na pobyt czasowy większość tych osób, które wjeżdżają teraz, będą tu, znaczy 12. No chyba, że już będą mieli u Was pracę, no wtedy sobie zaznaczą, że wykonywanie pracy, no to oczywiście tą procedurę Państwo znacie, to nie wymaga to jak to się mówi. No i właśnie, tutaj Pani Maria pyta o to, jeżeli będziemy występować o to, że chcemy tu pobyt, prawda? Ten pobyt będzie dlatego, że chcemy tutaj, nie wiem, no nie mamy gdzie wrócić, prawda? Tutaj mamy osoby, które mogą nam pomóc, mamy rodzinę, no to proszę Państwa, tam się załącza wszystkie dokumenty, które o tym mówią. Czyli wszystkie pokrewieństwa, ewentualnie znajomości, nie wiem, zależności, prawda, w tym przypadku. No bo pamiętajmy, że w takim przypadku mamy sytuację, gdzie wojewoda jakby każdą sprawę ocenia indywidualnie. Do tej sprawy trzeba będzie podejść tak, że wiecie Państwo, być może będą to sytuacje, w której powiecie Państwo, raczej występujemy o zezwolenie na pobyt czasowy na pracę, na przykład, prawda? To też jest taka sytuacja. Wtedy oczywiście będziemy dokumentować no, te rzeczy, które są wymagane, na przykład minimalne wynagrodzenie w tej chwili, prawda? No bo to są też te nowe przepisy. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc, ja zakładam, że większość w tej chwili, z tego co widzę, wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy będzie składany w tej obecnej sytuacji właśnie zaznaczając ten ostatni punkt, cel pobytu w Polsce, prawda? Czyli 12, czyli inne powody. Czy czas oczekiwania na kartę pobytu wlicza się do późniejszego stażu minimum 5-letniego wymaganego do pobytu stałego? To jest takie pytanie szczegółowe dotyczące pobytu stałego. Ja tylko powiem, że to pytanie, proszę Państwa, jest nawet specjalny przepis, który jakby artykuł 195 i kolejne, można powiedzieć, ustawy o cudzoziemcach,
One regulują jakby przypadek właśnie uzyskania pobytu stałego. I tutaj generalnie rzecz biorąc jest przepis, który mówi o tym, że właśnie bezpośrednio przed złożeniem wniosku należy przebywać nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 5 lat w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych, 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany, 4 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, udzielonego ze względu na cel itd. itd. Tutaj, proszę Państwa, jest wyraźnie powiedziane, podczas jakich dokumentów mogę przebywać. Mówi się na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, a nie na podstawie czasu oczekiwania na pobyt czasowy. To jest artykuł 195 ustawy. Proszę Państwa, ja powiem tak, mam tutaj listę w tej chwili już kilkuset pytań. Podejrzewam, że na dużą część z nich jakby w międzyczasie udzielałem odpowiedzi, natomiast ja zrobię tak, że nie zostawię Państwa z tym wszystkim, tylko po prostu ja te pytania pogrupuję, proszę Państwa, w poszczególne paczki. Zrobimy to jak najszybciej w tym przypadku. Ze swoim zespołem, jak to się mówi, zrobimy taką dogrywkę, w sensie pogrupujemy je w te same pytania. Napiszemy możliwie jak najprościej, żebyście Państwo nie szukali jakichś takich prawniczych wywodów, bo to nie ma sensu. Zrobimy te odpowiedzi i do wszystkich osób, które są dzisiaj z nami obecne, jak to się mówi, dotrzemy z tymi odpowiedziami. My też, proszę Państwa, dzisiaj bądź jutro z samego rana, bo to chodzi o techniczne kwestie, uruchamiamy taką grupę wsparcia. Ona będzie prawdopodobnie na Facebooku, ona będzie koordynowana przez Izabelę Florczak, naszą, można powiedzieć, szefową działu do spraw legalizacji. I tam na te wszystkie pytania będziemy też odpowiadać. Tam też zachęcam Państwa, jeżeli pojawi się jakiś case, jakaś sytuacja, do której będziecie Państwo mieli wątpliwość, piszcie tam, my od razu Państwu powiemy. Więc tak jak powiedziałem, zrobimy tak, zbieram wszystkie pytania, które tutaj Państwo macie. Jakby tutaj dzisiaj chciałem jakby wyprostować, można powiedzieć, tą kwestię tych poszczególnych dokumentów, właśnie tych wpadkowych, tych nowych, które się pojawiają, żebyście Państwo sobie z nimi doskonale radzili. Ja zrobię też tak, że oczywiście to nasze nagranie będzie opublikowane na YouTubie, włożymy to też do tej paczki, można powiedzieć, i tak jeżeli Państwo będziecie mieli problemy takie, które wiążą się z tymi kwestiami legalizacyjnymi, to tak jak powiedziałem, nie martwcie się Państwo nimi do końca, ponieważ tak jak powiedziałem, działacie w stanie wyższej konieczności, w związku z czym stan wyższej konieczności wyłącza bardzo często. Ja powiem tak, do wszystkich osób, które się zarejestrowały, mamy kontakt, więc wyślemy tą grupę. Ja powiem tak, ona w tej chwili powstaje, więc ja nie mam tutaj na gorąco, jak ktoś mówi, jej nazwy, ale pewnie za chwilkę będę ją już miał i wtedy do Państwa dotrzemy, bo też przecież będziemy wysyłać te wszystkie odpowiedzi. Ja dzisiaj grupuję te pytania i będziemy sukcesywnie, prawdopodobnie, proszę Państwa, będziemy je sukcesywnie wrzucać, dlatego że no, nie ma sensu, żebyście Państwo czekali na wszystkie na raz, tylko po prostu po kolei będziemy je uzupełniać i na nie odpowiadać. Proszę Państwa, ja chciałem też, jak to się mówi, przekazać głos w tej chwili panu Michałowi Puzuskiemu, który razem z SAZ-em też wspiera, jak to się mówi, Państwa w tych sytuacjach, które mamy. Także nie zajmuję już czasu. Panie Michale, proszę przejąć głos. Jeszcze raz dziękuję Państwu za udział w tym spotkaniu. Tak jak powiedziałem, proszę spodziewać się tych odpowiedzi już pisemnie, można powiedzieć. Także bardzo Państwu dziękuję. Dzień dobry Państwu, Michał Podulski, dziękuję Panie Mecenasie za głos i za zaproszenie naszej organizacji też na to dzisiejsze spotkanie. Ja nie będę Państwa jakoś tutaj zamęczał, bo wiem, że Pan Mecenas Ciszek tutaj jest ekspertem i wyczerpał temat, a jeżeli nie, to pewnie będzie pisał do Państwa, tak jak już powiedział. Pan mecenas skupił się na tym, co jest, na tym, co mamy w ręku, na tym, co widzimy, co rozumiemy. Ja bym chciał Państwu powiedzieć tylko jeszcze kilka zdań na temat tego, jak my staramy się jako organizacja reagować i jakie zmiany chcielibyśmy wprowadzać i o jakie zmiany postulujemy. I zaraz tylko pokrótce Państwu opowiem o tym, co byśmy chcieli zmienić, żeby też właśnie uprościć to, żeby te pytania, które Państwo tak obszernie tutaj składali, w jakiś sposób się nam wyjaśniły. My jako Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia jesteśmy członkiem również takiej większej organizacji, czyli Pracodawców RP. I w ramach właśnie tej organizacji staramy się bardzo aktywnie działać w ostatnich dniach.
I jakby nasz apel do strony rządzących, który przygotowaliśmy wspólnie z pracodawcami RP, skupiał się na kilku takich bardzo, bardzo ważnych obszarach, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tym, co jest. My byśmy chcieli zrobić coś dodatkowego, coś nowego, coś, co będzie bardziej przystające do właśnie tej nietypowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, bo tak jak pan mecenas już powiedział, no nie byliśmy przygotowani, bo nasza legislacja nie jest przygotowana na taką sytuację jak wojna w XXI wieku i trzeba by było bardzo pilnie i szybko te zmiany wprowadzać, więc tak, pozwolenie na wjazd do Polski na podstawie nawet dowodów osobistych, bez dokumentów, chcielibyśmy, aby to zostało jak najszybciej doprecyzowane, bo teraz tak jak pan mecenas właśnie mówił, to się dzieje, ale nie jest to jakby sformalizowane, nie mamy tych dokumentów, które byłyby jawnie wskazywały, jak należy postępować. Składaliśmy też postulat o ułatwienie legalizacji pobytu, zatrudnienia ukraińskich pracowników, szybkie wydawanie PESELi. Też poprosiliśmy o to, aby formalnej formy nabrała ta sytuacja, o której pan mecenas wspominał, związana z przedłużaniem z automatu tych zezwoleń czy oświadczeń, ponieważ uważamy, że opieranie się tylko na tym, że jest epidemia COVID i w ramach tego te przepisy są takie właśnie, że pozwalają na przedłużanie tych pobytów, to chcielibyśmy, aby to było tak formalnie napisane, że jest to związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Chcielibyśmy objąć ukraińskie dzieci polskim systemem edukacyjnym i objąć obywateli ukraińskich polską służbą zdrowia. To są takie te główne postulaty, które zgłosiliśmy już do strony rządzącej. My też uważamy, że ludzie z Ukrainy, uchodźcy, na pewno będą woleli zalegalizować swój pobyt i jakby zacząć układać życie sobie tutaj w sposób normalny, że nikogo nie interesuje życie w obozie dla uchodźców. Każdy chce mieć jakiś swój dom, jakiś swój cel w życiu i poczucie bezpieczeństwa, które daje też praca. Dlatego my też zwróciliśmy się z taką propozycją, z takim wnioskiem do strony rządzącej, aby właśnie po legalizacji tego pobytu umożliwić doradztwo personalne, doradztwo zawodowe i relokację tych pracowników, potencjalnych pracowników, uchodźców z Ukrainy do pracy, ponieważ zależy nam na tym, aby oni żyli normalnie, żeby nie musieli żyć w trwodze o swoje bezpieczeństwo, o swój byt w jakimś tam obozie dla uchodźców, tylko żeby mogli normalnie żyć z nami i z nami pracować i rozwijać się tutaj. No i te nasze postulaty staramy się w kilku miejscach zgłaszać. Po pierwsze, zwróciłem się dzisiaj rano już do przewodniczącej Rady Rynku Pracy o zwołanie takiego posiedzenia nadzwyczajnego, żebyśmy mogli o tym porozmawiać i gdzieś pani minister Maląg w ramach tego formatu, jakim jest Rada Rynku Pracy, przekazać nasze stanowisko, nasze propozycje i nasze rekomendacje dla tego rynku pracy i ogólnie dla polityki społecznej w tym najbliższym czasie. Zwróciliśmy się do zespołu działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, bo wiemy, że pan Abramowicz ma dosyć rozległe wpływy i działa bardzo skutecznie i konkretnie i dlatego też chcielibyśmy przez zespół roboczy do spraw legalizacji pobytu cudzoziemców też zgłosić te postulaty, tak aby no, gdzieś tam wzmacniać ten nasz głos i starać się działać szybko w temacie tych legislacji. Na Radzie Dialogu Społecznego w zeszłym roku, pod koniec roku pojawiła się propozycja zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników o legalizacji pobytu cudzoziemców i my gdzieś tam się na ten temat wypowiedzieliśmy. Myślę, że można takie tematy też jeszcze do tej zmiany wprowadzić i przeprocedować je szybko, zwłaszcza, że w naszej ocenie są one bardzo ważne i bardzo istotne i są też w interesie naszego państwa, ponieważ lepiej jest dać człowiekowi narzędzia i możliwość do zarobienia pieniędzy i utrzymania się na własnych zasadach niż utrzymywanie ośrodków gigantycznych dla uchodźców, więc myślę, że strona rządząca oprócz tego takiego ludzkiego
od ruchu też pomyśli o tym dosyć pragmatycznie, więc liczymy na to, że uda nam się gdzieś wpłynąć na obecną sytuację i jakoś usprawnić te procedury, tak żebyście Państwo nie musieli już zadawać ciężkich pytań i borykać się właśnie z wątpliwościami. To tyle. No jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to prosimy bardzo. Tutaj się pojawiło parę pytań, już będę na nie sukcesywnie odpowiadał. Chciałem tylko Państwu powiedzieć jedną rzecz, bo UDSC właśnie wydał komunikat, bardzo fajny dla nas, bardzo, bardzo ciekawy i bardzo odnośnie tych zgód, o których mówiłem, że 15 dni na to, żeby no coś innego zrobić, natomiast proszę Państwa, 15 dni jednak mamy więcej czasu, dlatego że proszę Państwa, UDSC wyraźnie dał komunikat ze strony, można powiedzieć, administracji państwowej, prawda, czyli inaczej mówiąc, nie może stać się nic złego komuś, kto tak postąpi, że wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemskich, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty utraciły ważność. Bardzo ogólny komunikat, proszę Państwa, natomiast on powoduje, że w tej chwili, tak mówiąc wprost, nie zajmujcie się Państwo martwieniem się o to, czy oni są legalnie, czy nie wiem, Wy jesteście legalnie, bo jesteście legalnie w Polsce. Na podstawie tego komunikatu dużo więcej można, niż gdyby takiego komunikatu nie było. Natomiast tutaj też pojawiają się, w związku z czym w szczególności chodzi o to, że to jest tylko 15 dni przy tych zgodach, natomiast no wiecie Państwo, tu się dużo dzieje, też tutaj pan Michał o tym wspominał, spodziewamy się rozwiązań takich właśnie legislacyjnych, które jak to się mówi, powinny to jeszcze, można powiedzieć, wyjaśnić. Komunikat jest, w tej chwili go opublikowano na gov.pl, prawda? Czyli to jakby, ja też go postaram się Państwu wysłać. Natomiast do czego zmierzam? Tutaj Państwo pytacie również o chociażby o oświadczenia, prawda? Czy w oświadczeniach można wpisywać paszport wewnętrzny? Ja powiem Państwu szczerze, jak system przyjmie, w sensie, bo tam się wpisuje numer dokumentu, datę ważności, prawda? Jeżeli system przyjmie te dane z paszportu wewnętrznego, ja bym się wcale na Państwa miejscu nie zastanawiał, tylko po prostu bym tego użył, mówiąc prawda. Dziękuję bardzo, Pani Iryna właśnie zamieściła ten i Pani Marlena, także bardzo dziękuję za pomoc w tym zakresie. Więc bierzmy to pod uwagę. Z drugiej strony pytacie Państwo jeszcze o, jak to się mówi, o mobilizację na Ukrainie. Proszę Państwa, z punktu widzenia naszego, przepisy obowiązujące na Ukrainie, ja oczywiście mam dostęp do tych przepisów, bo ja się z nimi zapoznałem, jak to się mówi, tam też są z formalnego punktu widzenia różne obowiązki, prawda, są pewne, są kary, prawda, za to grożące, no jak w każdych przepisach, Polska też ma takie przepisy. Natomiast ja nie jestem, jak to się mówi, prawnikiem ukraińskim, więc moja opinia w tym zakresie też jest bardziej, jakby no rozumiem to tak, biorąc pod uwagę, jakby jak chyba każdy prawnik w każdym państwie może w pewien sposób rozumieć te przepisy. Wydaje mi się, że te przepisy są adresowane głównie do osób, które, jak to się mówi, są objęte takim, można powiedzieć, poborem, czyli osoby, które już miały, już mają zakończoną zasadniczą służbę wojskową w takim przypadku, są po prostu rezerwami wojskowymi, prawda? Natomiast dla osoby, które takiej służby jeszcze nie odbywały, no tak na ten moment wydaje mi się, że one w ogóle pod to nie podlegają. Natomiast to nie oznacza, że nie mogą zaciągnąć się do wojska, prawda? Inaczej mówiąc, teraz w tej chwili, zwłaszcza nawet wczoraj miałem takie spotkanie, proszę Państwa, gdzie akurat branża budowlana, gdzie po prostu też jest taka bardzo duży sygnał, że oni wiedzą, że wjedzie dużo osób do pracy, które będą mogły podjąć pracę, natomiast wiedzą też, że dużo osób im wyjedzie. Inaczej mówiąc, to nie zawsze możemy tak zastąpić, można powiedzieć, jeden do jednego te osoby na miejscach pracy, mówiąc wprost, więc tutaj, tak jak powiedziałem, wiele osób w takim po prostu odruchu ludzkim, można powiedzieć, pojedzie na Ukrainę, zwłaszcza jeżeli tam są osoby z rodziny. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś jest, o właśnie, tutaj Pan Denis mówi, że mobilizacja, no tak, bo przepisy, jak to się mówi, obowiązują w kraju, w którym je wydaje, prawda? Więc technicznie rzecz biorąc, no nie ma żadnego jakby formalnego połączenia pomiędzy na przykład, no nie wiem, to nie jest tak, że żandarmeria wojskowa polska będzie nagle odstawiać osoby z Ukrainy na granicę i deportować do wojska. Tak, proszę Państwa, się nie da. To jest formalnie, no właśnie, to właśnie dlatego mówię, to są wszystko informacje, najlepiej tych informacji sprawdzać właśnie u osobach u źródła, mówiąc wprost, prawda, bo my się możemy oczywiście tutaj wymądrzeć na temat przepisów ukraińskich. Ja tak jak powiedziałem, czytałem te przepisy na tyle, na ile je rozumiem,
też tak to rozumiem właśnie, że to są, że to jest sytuacja właśnie no bardziej na Ukrainie, prawda? Natomiast no tak jak powiedziałem, jeżeli osoba już tam pojedzie, ponieważ to jest taka, obserwujemy tą sytuację, że w wielu firmach osoby po prostu, no po prostu się zbierają i jadą, tak mówiąc wprost, to, no to, to już na miejscu mogą podpadać w przepisy, które tam się, jak to się mówi, u państwa z Ukrainy pojawią w takim przypadku. W przypadku, jak to się mówi, oczekiwania na status uchodźcy nie ma obowiązku, jak to się mówi, to nie ma tam żadnego koszarowania takich osób, prawda, one mogą normalnie egzystować, prawda, to jak to się mówi, w wielu przypadkach po prostu nie chcą nawet w tych ośrodkach dla uchodźców przebywać, bo tam są po prostu kiepskie warunki. No mówiąc wprost, tutaj ja nawet kiedyś, tutaj mieszkałem blisko takiego ośrodka, no też często bywałem obok, prawda, więc no ja po prostu warunki nie są takie, no jeżeli takie osoby mają gdzieś rodzinę, mają gdzieś znajomych, no to oczywiście są, mają po prostu lepsze miejsca do oczekiwania. Zresztą nikt przez pół roku by nie trzymał osób w takim miejscu na siłę, prawda, w tym przypadku. Tutaj pani Ewelina Rudzińska pyta, czy znamy podejście... Halo? Może ja się wypowiem na ten temat. Wydaje mi się, że raczej nie będzie tutaj żadnej zmiany. Chociaż rzeczywiście można pomyśleć o takim postulacie, ale na ten moment nie wydaje mi się, żeby traktowanie było jakoś specjalnie ulgowe, bo nie mamy takich informacji, nie wypłynęły one znikąd, więc myślę, że o tych limitach jednak na razie warto pamiętać. Nie zarzucałbym tego. Ewentualnie może to być jako taki ciekawy, dodatkowy temat, z którym można byłoby się zwrócić do tych stron rządowych, dopisać do tych wszystkich postulatów, które już zgłosiliśmy. To rzeczywiście tak, ale na ten moment ja zalecam i tak radzę szczerze z serca, żeby jednak limitów pilnować. Tak jest. No oczywiście, no jeżeli Państwo ten limit przekroczycie i to będzie dotyczyło osoby, która ma trudną sytuację obecną, no to też jakby bierzmy pod uwagę to, że Państwo jakby, no podejrzewam, że tak jak powiedziałem wcześniej, że mamy też taką nadzieję, że Inspekcja Pracy po prostu w tym momencie no przymknie, mówiąc wprost, oko, prawda? Też Inspekcja Pracy może udzielić pouczenia no, w takich sytuacjach. No i podejrzewam, że na tym się będzie kończyć. Natomiast oczywiście też się tutaj, jak to się mówi, zgadzam się z tym, że no nie ma raczej z tego powodu, nie będzie żadnego ustawowego rozwiązania w takim przypadku. Tak jak powiedziałem, procedura uzyskania statusu uchodźcy, tu nie ma jakiegoś takiego konkretnego terminu, ile może trwać. Przepisy mówią tylko tyle, że jeżeli będzie trwała tak długo, że minie pół roku, to po tym pół roku można wystąpić o to właśnie, co pokazywałem na początku, czyli o takie zaświadczenie od szefa urzędu UDSC, na podstawie którego ta osoba już będzie mogła pracować. Więc jeżeli można powiedzieć tak, jeżeli w ciągu pół roku otrzyma status uchodźcy, już od razu może pracować. Jeżeli w ciągu tego pół roku nie otrzymał status uchodźcy, powinien wystąpić o zaświadczenie i wtedy będzie na podstawie tego zaświadczenia mógł wystąpić. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dodatki finansowe dla uchodźców, którzy nie mają statusu, tam jest taka możliwość. W sensie tam można wystąpić o takie środki finansowe. One nie są duże, od razu powiem. Tam jest to jest bodaj 20 zł na dzień, prawda, w takim przypadku. No ale to jest, wiecie Państwo, dodatek jest na poziomie stawki godzinowej, prawda, więc to nic, żadna rewelacja. Natomiast no, oczywiście uruchamiana w tej chwili jest pomoc, jest to bardziej już skanalizowane, prawda, w tym momencie, więc no i też, tak jak powiedziałem, być może po prostu będzie to przyspieszone w takim przypadku. Pani Ewa pyta, czy co z osobami pracującymi aktualnie, tak jak powiedziałem, to nie są osoby, którym się przejmujecie w tej chwili, mogą pracować, mogą kontynuować pobyt, wszystko jest w porządku. Jest w tej chwili specjalna strona, przygotowana, no pomoc, jak wpiszecie Państwo w Google pomoc dla Ukrainy gov.pl, prawda, w takim przypadku prawdopodobnie ona od razu zostanie znaleziona. Tam można zgłosić zarówno potrzebę pomocy, jak i zgłosić możliwość pomocy jako firma, jako osoba fizyczna, bądź jako organizacja, bądź jako jakby instytucja publiczna, prawda. I tam jakby to ma na celu, jakby można powiedzieć, łączenie jednych z drugimi, no bo oczywiście, wiecie Państwo, no każdy w tej chwili chce coś od siebie dorzucić, prawda, w takim przypadku. Ja też zawsze mówię, proszę Państwa, bo ja teraz no, spędziłem 2 dni, jak pewnie Państwo, prawda, w takich różnych sytuacjach z tym związanych.
Ja tak tylko od siebie może powiem, bo też jakby to jakby w jakiś sposób miałem z tym do czynienia dużo kiedyś. Przy takich zbiórkach wszelkiego rodzaju, prawda, to ja uważam, że najlepszym sposobem to jest po prostu albo przekazanie środków pieniężnych dla organizacji, która się tym zajmuje profesjonalnie, albo reagowanie bardzo konkretnie na zapotrzebowanie. Czyli na przykład, jeżeli są zbierane koce, zbierajmy tylko koce. Jeżeli są zbierane środki, nie wiem, czystości, zbieramy tylko środki czystości. Nie wysyłamy takich na szybko pakowanych tobołów, można powiedzieć, z domu, ponieważ to wszystko trafia na śmietnik. Mówiąc wprost, ponieważ nie ma ludzi, którzy mogą to segregować w tym przypadku, a to jest olbrzymia praca. Więc ja osobiście uważam, że w tym momencie czekam też oczywiście na to, żebyście Państwo otrzymali tą pomoc też ze strony rządowej, prawda? Czy inaczej mówiąc, na te przepisy dotyczące ochrony czasowej przede wszystkim. Natomiast no tutaj oczywiście no, też życzę Państwu w tym momencie można powiedzieć dużo siły, mówiąc wprost, i oczywiście chciałbym, żeby ta sytuacja nie trwała długo, prawda, żebyśmy się obudzili w lepszym świecie, bo to, co się dzieje, to oczywiście jest no, niebywała sytuacja, no i też no, Państwo jesteście też na pierwszej linii, może nie frontu, ale na pierwszej linii pomocy po drugiej stronie granicy, czyli w Polsce, więc dlatego tutaj no, moim zdaniem pracodawcy, firmy, które nawet to, że firmy, które dają pracę osobom, które mogą pomóc swojej rodzinie, to też jest bardzo duża wartość, więc dlatego właśnie bardzo Państwu za to też dziękujemy, prawda, i też liczymy na to, że jak to się mówi, będziemy mieli też więcej na to pieniędzy też z Unii Europejskiej.